głosów nie ma. Jesteśmy. Tak, jesteśmy. Dobry wieczór, strefa Hanasa się kłania. Jest ze mną w studiu Radosław Chyży. Dzień dobry. Nie, bo ja już chciałem podziękować mojemu prezesowi, że mogłem tutaj z wami być. Dziękujemy prezesie oraz Adrian Mroczek-Truskowski. Dobry wieczór. Oraz pan Adam nadajemy ze studia, mam nadzieję, że jest głos Tarczyński, Arena Wrocław. Mamy tu takie fajne studio, jak Mirosław Noculek ostatnio powiedział, fajna kanciapa. Bardzo sympatyczna. Witamy naszych partnerów, oczywiście zakłady bukmacherskie Winner i dla was będziemy robić typera dzisiaj, ale to na sam koniec. Polski Cukier, Pszczółka, Start Lublin kontra Legia Warszawa oraz Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz kontra WKS Śląsk Wrocław. Jest nasz nowy partner, Sportboxy. Mamy tutaj dla was, uwaga, krem z białej fasoli. Kto wybiera, Radek? Na nockę. Tako? Dobrze, na nockę? Wiesz ty. A mnie tu aż długopisy wystrzelili. Sałatka z kuskusa, Mroko, to dla ciebie. I pięknie. Ale zjesz... świetne. Zapomniałeś powiedzieć, że są tam jeszcze migdały i wiśnie. A no to możecie dodać, ile to tam wiesz. Ja, i do kiedy spożysz, nie? Bo może być dzień ale później. Panie ale... Janie, kochany, 400 kalorii, pięknie. No, to na cały dzień rozbij. Ja 200, a ja mam 250. A ja mam 254. Ja nie wiem, czy ja to żyję. Nie, programie, będzie, po programie. Na pewno, smacznie, tak, na pewno. Jak ten Bigos. Tytułem wstępu chyba wszystko, panie Damie. Coś jeszcze dodamy? Wszystkich sponsorów? Słychać nas to. Wszystkich partnerów, pan Adam, wszystko. Praise the wear. Praise the wear, takie koszuleczki. A właśnie, moi koledzy pytają się o koszuleczki. Będą niedługo dostawa będzie. Powiem ci jeszcze, Mirosław Łopatka pyta się. Bo lato idzie, trzeba być na imprezkę ładnie. Ale jaki model? Taki t-shirt? Czy żona Bika? Czy... Nie, on bardziej, ja Jordan, ty, to bardziej. Pais. To idą w tym kierunku. Stefa Hanasa nie, ale to. I'm Jordan, you pussy. Tak. Jesteś... O, to będzie dobrze. Ty Hanna za Jałopatka. Nie mogę zacząć. Kadra Polski to jest temat, o którym będziemy rozmawiać. Proszę, panie Adamie. Tak wesoło było. Tak było wesoło. No, że będzie wesoło. Zaraz tutaj powiem, co się wydarzyło. Chyba większość oglądała. Tutaj już Tygrys nas bombarduje od początku. Tygrys 24 nas bombarduje i czeka, kiedy Radek będzie podrzucał Tygrysa w Lublinie. dzisiaj jest dobrze. Słuchajcie, no reprezentacja Polski wygrała mecz, ale to takie zwycięstwo nie do końca korzystne, no bo nie odrobiliśmy strat ze spotkania piątkowego bodajże. Jest takich kilka wątków, bo szanse nadal mamy, no ale umówmy się, gra jakoś nie przekonuje, nie widać światła w tunelu. Na oceny większe na pewno trzeba poczekać na koniec. Bodajże kiedy gramy ostatni mecz, Mroko? Na początku lipca. 30 czerwca z Izraelem, a 3 lipca z Niemcami. Będziemy wszystko już wiedzieli. Mroko, zacznę od ciebie. Jak ty tą sytuację widzisz reprezentacji Polski? No, na dzień dzisiejszy fakty są takie. Jedno zwycięstwo w tych 4 meczach. Wszystkie mecze, jak to się mówi, bliskie, po walce, kibic koszykówki mógłby powiedzieć. Natomiast no, sami widzieliśmy, no, coś tam jeszcze się nie klei w tej reprezentacji naszej. Widać, że drużyna potrzebuje dużo czasu, żeby pokazać to, co trener chce, to, co styl, jaki by chciał prezentować. To, jaki styl jego drużyna ma w lidze, no nijak póki co się nie sprawdza i nie możemy tego zobaczyć w drużynie reprezentacyjnej. To tak jakby pokrótce. Są plusy, uważam, bo bardzo dobrze bronimy na jednej połowie, bo na całym gdzieś tam przeciwnicy nas szybko schautują. Szukamy tego Balcerowskiego, czyli są jakby młode wilki, które miały być w tej reprezentacji, to są aktywne i na nich spoczywa gra. No natomiast, no mówię, koniec końców rozliczamy zawsze reprezentację za wyniki i tych wyników póki co nie ma. Każdy spodziewał się tutaj zwycięstw, szczególnie z osłabionymi drużynami Niemiec i Izraela. No i tym bardziej z drużyną z Estonii, która no niespodziewanie, no straszne problemy nam sprawiła. No i nie wyglądaliśmy za dobrze w tych meczach, prawda?
Jedne, co ci mówiłem przed programem, to ta bardzo mała ilość rzutów w ogóle oddanych w całym meczu. 68 średnio punktów zdobywamy. Punktów zdobywamy, w tych dwóch meczach ze Estonią 57-47 oddanych rzutów. No to tak, tutaj nawet pan Adam szepnął słowo, że jakbyśmy się cofnęli w czasie. Taka dosyć powolna gra. Ja powiem, że tutaj przed audycją pan Adam porównał drużynę ze Estonii z całym szacunkiem z reprezentacją Podlasia. Bo tyle ma mieszkańców, tak? Nie wiem. Bo pan Adam jest najmądrzejszy i jeżeli się pomyliłeś, to... 1,3 mln ma Estonia. Ale słuchaj, to nieważne ile ma reprezentantów. Nie, no, ale wiesz, o co chodzi, znaczy, jaką ma liczebność ludzką. No grają w taki sposób, że są w stanie nas ograć albo wygrywają większość meczu, prawda? No coś musimy zmienić, bo nie będzie dobrze z reprezentacją na lata. Podyskutujemy sobie, co można zmienić. Radosław Chyży. Panowie, dyskusji to mi się wydaje, że do 12 będziemy mieli, bo tyle problemów ja zauważyłem po tym, co zobaczyłem. Po rozmowach z moimi kolegami mam po prostu wniosków. Po pierwszy wniosek, jaki rozpocząłem, to rozpoczę tak. Tener Klisiewicz powiedział fajną rzecz, że Polski Związek zatrudnił długodystansowego trenera na krótkodystansowe cele. Bo ja uważam, że trener Milicic jest dobrym trenerem, tylko on pokazuje, że on potrzebuje czasu. On potrzebuje czasu, a my tego czasu nie mamy. My musieliśmy wygrać jeden mecz, wygrać drugi mecz, bo będziemy w dywizji B. Ta gra nie wyglądała tak, jak trener Milicic chce, dlatego ja zmierzam do tego, że powinno się innego trenera zatrudnić na początku, krótkodystansowego. Kto jest krótkodystansowy? Moim zdaniem trener Kamiński był idealną osobą, która szybko, bo żeby przekonać zawodników do gry trenera Milicicza, bo mi się podoba ta gra, mi się podoba... Trzeba czasu. Podobać się atak? Ale zawodnicy, po pierwsze, zobacz. Potrzebujesz czasu, żeby nauczyć ich, ale też potrzebujesz zawodników, którzy są w stanie w krótkim okresie albo w długim okresie wyczaić, o co trenerowi chodzi. To jest trudny system do grania. Słuchaj, no prosty przykład. Jak długo masz w przygotowaniach drużynę klubową? I ćwiczysz na przykład wrzutkę na przykład do Balcerowskiego albo na przykład do Dziewy. Penetracja, podanie albo na przykład ruch piłki. Jak oglądałem ten drugą połowę, co prawda, to wydawało mi się, że gra bardzo podobna do Ostrowa, tylko Florensa nie ma na parkiecie, bo Florens dużo załatwia, a tutaj mieliśmy w miejscu dużo handoffów, nikt nie mógł za bardzo minąć jeden na jeden, Sokołowski najwięcej kreował. Myślę, że to powiedziałeś, najważniejsze. To, co najważniejsze, właśnie powiedziałem. Pierwsze to był trener, uważam, że to, co powiedziałem, zgadzam się z trenerem Krysiewiczem. Druga rzecz, materiał ludzki. Jak ktoś krytykuje reprezentację Polski, to ja się pytam, powiedz mi, kogo byś powołał. No proszę, powołaj kogokolwiek. Lepszego zawodnika na pozycji jeden od Szenka. Ja uważam, że za Filip Maczek ostatnio lepiej gra. Okej. Okay. Ale dobrze, czy to by coś zmieniło? Do czego ja zmierzam? No i teraz zobacz. Żeby zawodnik w 0,7 sekundy się nie pomylił na przykład na zasłonie, no... Mi chodzi o to, że zawodnicy muszą zrozumieć, polscy zawodnicy, że muszą odgrywać rolę. Ktoś napisał, że Krysiewicz od 2 lat meczu nie wygrał, to jest długodystansowy chyba. A wiesz co, ci powiem szczerze, żarty żartami, rozumiesz, można sypać. Rozumiesz, odeszliśmy od tematu. Kwestia na przykład zawodników, jeżeli chodzi o granie, no rozgrywający robi dwie straty robi w Rydzynie, Samolak by nie zrobił takich strat, które zrobił Szenk. Druga sytuacja, 0,7 sekundy, ważna piłka. To jest niemożliwe stracić, jakbym u mnie w Siechnicach byśmy stracili punkty w taki sposób i zobacz, i to były ważne punkty, się okazało. No tak, mówimy o jakości teraz, nie? Chodzi o, że nie ma jakości w zawodnika. Oni się chwalą, że zakładają swoje, rolują się, wszystko umieją, ale rozumiesz, nie ma jakości w tych zawodnikach. Jakość, za moich czasów to jakość było tak, że trener popatrzył ci w oczy i miałeś zrobić tą rzecz i zrobiłeś ją. Nieważne, co się... Ale przeprowadziłeś tą piłkę i podałeś temu zawodnikowi. Bałagan był związany nie po części, że zawodnicy nie mają jakości. Grają w klubach od czasu do czasu w najważniejszych momentach. Chodzi o to, że musisz w najważniejszych momentach grać. A najczęściej piłka jest u Florensa, na przykład u zagranicznych zawodników, a my tam stoimy z boku. No nie, mów, nie jest tak do końca. No. Kto decyduje? No, ja, dobrze, do Olka będę zmierzał. Którego?
do Olkadziewy na przykład zmierzał będę. Do naszych wysokich. Żaden nie podjął ryzyka grania czegokolwiek. Tacy Estończycy... No ale ta gra nie była mocno oparta głównie na obwodzie. Który zawodnik z obwodu cokolwiek kreuje w swoich klubach? Wiem, ale... No kto? No, powiedz mi, że Szenk i Marcel Ponitka? Słuchajcie, jak dla mnie obojętnie, oni mają umiejętności. Nawet na ten poziom, żeby wygrać dwa mecze z Estonią, żeby wygrać z Niemcami i z Izraelem w takim składzie, jakie te zespoły przyszły. Chodzi o zespołowość, chodzi o grę odważniejszą do kosza. Sugerujesz. Tego mi zabrakło po prostu w tych meczach. Ale osobiste... Znaczy, że oni nie umieją, że trener jest zły, że coś tam nie gra. Inaczej to wszystko powinno wyglądać, inaczej ustawić, powinni odważnie grać. Zabrakło mi takiego luzu. Dobrze, ale Mroko, ale dobrego zawodnika różni od bardzo dobrego, że on potrafi to zrobić. Dwa wolne na przykład Sokołowski nie trafia, tak? Dwa wolne w bardzo ważnym momencie, tak? Nie trafia dwóch wolnych. A czy to nie jest też... A decyzja, na przykład, czy podobała wam się decyzja w Estonii, na przykład, cogoś 50 sekund do końca i jest trójka oddana na przykład szybkiego ataku, a można było wtedy wymuszać faule. No dobra, a ja odbiję piłkę, powiem, w każdym meczu wróciliśmy z minus na 100 punktów, no. No to bym zmierzał do trenera Milicza, nie rozumiem, dlaczego kombinował w... No ale wracaliśmy, czyli jest coś w tej drużynie takiego, że to jesteśmy w stanie... A jedno ci powiem, właśnie łatwiej jest wracać. Okej. Okay. Rozumiesz? Bo wtedy nie masz nic do stracenia. Zyziu na przykład zagrał wspaniałe zawody w tym momencie, trafił jedną trójkę, drugą trójkę, jeden floater wymusił i tak dalej, było coś. Ale od początku narzucić swój styl jest bardzo ciężko. Nie chodzi o to, jej jakość buduje się przez klub. W klubie, jak nie będziemy dawać ludziom szansy w najważniejszych momentach zagrać tego pick and rolla, zdecydować, zagrać jeden na jeden. Ale wracamy do jednego rzeczy, zagrać. Że brakowało nam minięcia pierwszej linii. Tak, pierwszej oczywiście, linii. No widać było, jakby. Ale kto mija na przykład w lidze, pierwsza linia? No ja cię kręcę. Przecież wysoki Estończyków... Szenk mija w lidze, to nie umie zakończyć. Bo chodzi o to, że w pewnym momencie brakowało gościa, żeby zakończyć. Przecież ten Estończyk no nie był jakimś wielkim, nie wiem, skoczkiem. To było widać. Przecież to były topory. A nie jest tak, nie jest tak trochę... Ale jak to Estonia? Czy Czechy zawsze... gdzie są Czechy? Dobrze, ale w Siechnicach nie grali, poza grubi byli. Słuchajcie... No przecież to były topory, no ja cię kręcę, no. Ale nie jest trochę tak, do dyskusji poddaję, że jednak takim trochę jesteśmy narodem, jak jesteś trochę słabszy. Ja po sobie, no ograniczone możliwości, ale można to wykorzystać. Czy my nie powinniśmy takiej prostego basketu grać wykończyć to, już brakuje mi słowa. A nie uważasz, że właśnie Estończycy grali taki prosty? Najprostszą koszykówkę jakąś, nie tam cztery handoffy, żeby zaatakować. Ja tego nie czuję. Prosty baskecik, powinniśmy orać przynajmniej w takich meczach. Przyspieszyć, prosty basket. No teraz łatwo powiedzieć, że to teraz mogłoby, mogłoby zafunkcjonować. No, gdybyśmy trafili, słuchajcie... A co to jest prosty basket, żeby też... No, dobrze, wracamy do całej reprezentacji Taylora. No jakby nie Slotter? Oczywiście, no trener Michi nie ma Slottera. Slotter, Wacak, Kulik... Mówimy, że nie mamy jakości. Ale przypomina sobie mecz z Chorwacją. 28 punktów, nic się nie dzieje. Trener Taylor mówi taką zagrywkę, taką, a okazuje się, że jeden na jeden Slotter przez ręce. Potrzebujesz takiego zawodnika, którego nie mamy. Który na przykład po jednym koźle zdobędzie punkty. No nie ma takiego chłopaka. No zgadza się, tylko mówię. Inaczej byśmy rozmawiali. I wszyscy cierpią, i Olek Balcerowski też. Nie mów mi o Olku Balcerowski. Proszę, tylko nie wchodź na ten temat. Ale najbardziej... Nie, proszę, nie wchodź. Ryszard powiedział, to za trudne podanie dla niego jest. Kurwa! Ja mówię, to? Kurde, przecież on chce grać w NBA. Jak za trudne? Jak ja usłyszałem to, że to jest za trudne podanie, żeby on to złapał, a jak zagrał jeden na jeden i ta piłka mu tak wylatuje, to ja mówię tak, ląduj sobie nawet w Beo Basket Mega Wizura, rozumiesz? Możesz lądować wszędzie, ale on nie umie grać w basket. No, nie umie grać w basket. Nie, no, bez przesady, chłopie. Gran Canaria, pojechałeś. To jest za mocno. Gran Canaria nie bierze. Nie. Na tym poziomie. No nie, ja mówię o tym w kontekście piłki. NBA. No. Ale dobrze, ale myślisz, że w NBA są ślepi na przykład. Ale Chris Paul podaje, nie? To trzeba już złapać. Trzeba ją złapać piłkę. Ale łatwiej by było z Chrisem Paulem niż tutaj, wiesz, orać. Nie sądzę. Naprawdę. Wiesz, dobra, trzeba ruszyć, trochę ruszyć czatę, pozytywne, bo jest też... Maciej Zieliński powiedział, że Tygrys pozamiatał. Chyba chodziło o to, że trener Krysiewicz mecz od 2 lat nie wygrał. Radziu, kiedy założysz konto na Twitterze? Nie, w ogóle, bo jak patrzę na ten mecz... Jedno zadam pytanie, bo miałem to od tego rozpocząć.
trójka sędziowska, która była, nie rozumiałem, o co im chodziło. Naprawdę, pierwszy raz wracałem sobie, cofałem Czekaj, sobie. Bo Zielony napisał, że masz chyba Nokia 3310, jak Twittera nie chcesz założyć, dlatego, tak trochę przekornie. Nie, mam Samsunga. Wiem, no, ci załóż. No. Ale trójka sędziowska, to co gwizdała ofensy, to co nie gwizdała ofensów, to ja nie rozumiałem, gdzie jest V, a ta pani z Turcji nie nadawała się do sędziowania, jak najdalej od sędziowania. Bo zobacz, w obronie można pochwalić reprezentację, ale dla mnie to były wszystko faule. To nie uważasz tak? No, były gwizdki w dwie strony. Zademonstruję coś takiego. Tu jest zawodnik ataku, tak? Tu jest zawodnik ataku, tak? Zasłona. Zawodnik nie ma piłkę. Masz piłkę, kolego. Masz piłkę. Ma piłkę. Kolega. I tak, kolego to jest kolega ze Stoni, tak? Czy my tak bronimy. Nie, no Marcel Ponitka tak broni, ja nie wiem, czy to jest faul, czy to nie. Ale trener chciał taką, chciał tożsamość zrobić. Ale to jest faul, czy nie jest faul? No faul. Ja chcę iść tam, a ty do mnie podchodzi. Pamiętasz, co sędzia Zamoyski mówił? Trzeba dystans, żeby zawodnik miał... Zawodnik chce iść tutaj, a Marcel Ponitka stoi przed nim. Ja nie rozumiem... No, ale to jakby... Ale co ty pytasz, czy był faul, czy nie? Nie, bo chodzi o to... Mi chodzi o to, że tego meczu się nie dało oglądać, bo to była piłka ręczna. To była piłka ręczna. No, ale chłopaki chcieli już wszystko, oni, to nie jest też ich wina, że gdzieś tam, wiesz, nie ma czy Slaughtera, czy kogoś. Dobrze, ale trzeba to powiedzieć im, bo oni, zawodnicy reprezentacji nie rozumieją, że nie mają poziomu reprezentacyjnego wielu z tych zawodników. Są dlatego, że nie ma lepszych. Rozumiesz? No tak, no ale to... Albo nie przyjechali, albo... Co ma powiedzieć, przykładowo, jeżeli pijemy do naszej jedynki pierwszej, no to co ma powiedzieć? Nie, trenerze, bo ja się nie nadaję, to nie przyjadę, nie? To kogo weźmiesz? Samolaka? Nie chodzi o to, że nie tylko stańmy na ziemi, że jesteśmy na przykład na poziomie Estonii, a nie mówmy, że będziemy grali, jesteśmy ósmym zespołem na świecie, albo że wygramy na przykład z Niemcami i tak dalej, albo że awansujemy. Mydlimy oczy kibicom. No bo jesteśmy na poziomie Estonii, naprawdę jesteśmy... A propos kibiców, bo... Okay. Nie uderzyło was to, jak ludzie kryli... Wrócimy do tego tematu. Estończycy grali na przykład faul i Polacy grali faul, a sędziowie się do tego nie wiedzieli, co gwizdać. I to było straszne widowisko dla mnie, jeżeli chodzi. Zaskoczeni byli trochę. Ale wątrobę Ponitka poświęcił w ostatniej akcji, żeby kurde... Każdy z nich coś poświęcił. A wiesz o tym dobrze, że Estończycy popełnili błąd? Powiedz. No... Grasz ostatnią akcję, grasz za trzy. Przecież ja bym chciał tego faulu. Jakby ktoś pomyślał, że nie staje na ofens, tylko fauluje gościa, żeby zdobył i żeby była dogrywka. No to ja to tym samym pomyślę. To mówiłem chłopakom. Ale najlepiej jakby dogrywka była. Ale dogrywka... Pomysł trenera głównego reprezentacji byłby, żeby wygrać w dogrywce plus 5? Albo... Jak masz końcówkę... Przepraszam, ale tam jest tyle się dzieje. To już takie rzeczy kontrolujesz. No. No ale koniec końców wygra... Masz mecz wygrany. Ale co ci on daje? No ale to wiesz po meczu. Nie. Zobacz, wpuszczasz go za dwa, masz dogrywkę. No, tylko... Masz tak, no, trzeba masz dogrywkę. No i chcesz wygrać 5. Ale w Nerwach ja nie wiem, czy ktoś... A jak przegrasz w takiej sytuacji? Bo to pozwoliłeś zrobić? Dobrze, ale musisz dwa mecze wygrać. W Niemczech musisz wygrać i musisz wygrać Izrael. Każdy ma nóż na gardle, dlatego że Niemcy... Wpuściłbyś, no ja tak przez chwilę pomyślałem, wpuściłbym go, żeby rzucił, gramy dogrywkę. O wszystko, ale gra. To bądź taki mądry w nerwach. Nie, ale mi bardziej chodziło, że popełnił błąd Estończyk. Tak. Bo on powinien zatrzymać... A o to chodzi? Ja myślę, że Polacy będą chcieli, żeby dogrywkę... Nie, ja uważam, że Estończyk powinien się zatrzymać w kontrze i palić za trzy, bo go interesowała tylko wygrana. Dobra, słuchajcie, mnie przeraża. To jest inna sprawa, to my sobie dyskutujemy, bo zależy nam na reprezentacji Polski, ale mnie przeraża. Okej, jest tragiczna sytuacja na Ukrainie, ale te pustki jednak na hali mnie przerażają. Na Pucharze Polski też to było, nie było wtedy tego, co się dzieje teraz. Moim zdaniem jest to moment, żeby zmienić halę. Hala Ludowa wydaje się świetną opcją. Czy Włocławek, tam byliby kibice. Tutaj możemy sobie podyskutować. Tygrys24 pisze, proszę poruszyć wątek Lublina i tego pseudokoszykarskiego miasta po klapie w Pucharze Polski. Może lepiej zmienić lokalizację, odłożyć na bok kolesiostwo i grać tam, gdzie będzie pełna hala. I atmosfera. Wrocław w hali ludowej byłby klimat. W Lublinie nawet w przerwie pan Radek podrzucający Tygrysa, by nie przyciągnął kibiców. Skandal. Nie masz pewności, na przykład, że Wrocław by na przykład zapełnił halę ludową. Że byłaby pełna.
Jestem przekonany. Ja uważam, że mniejsze hale, które są bardziej takie w mniejszych miejscowościach, ośrodkach. Nie, w mniejszych moim zdaniem ośrodkach. Ja bym grał w mniejszych ośrodkach. Na pewno nie zrobiło to dobrze, w Pucharze przynajmniej, że jednak ta hala Globus jest dosyć spora. I nawet mimo, że naprawdę była fajna atmosfera na finale, to popatrzyłeś się dookoła i nie było pełnych trybun, były pustki. Ale to też jest słaba hala, tak w telewizji wygląda, że jakby masz wolne. Nawet jak ktoś chce przyjechać z daleka. Ale nie, mi chodzi o to, że w telewizji ona słabo wygląda, bo masz pustki. Jak tak patrzysz, to najczęściej hale... Moim zdaniem oni sprowadzili ludzi, właśnie nie pozwalali im usiadać za koszami, żeby trochę ludzi było na tej głównej trybunie. Tylko wiesz, mi się podobają hale, gdzie za ławką jest kibic. Widzisz, że nam i wiesz... Radziu, dobra, bo tu jest fajny argument, że Rudy gadasz tam, że farmazony gadasz, bo zawodników zagranicznych... Kto, ja gadam? Tak, że Ponitka, Balcerowski, Sokołowski, Michalak, epizod Garbacza i Zyzio. Czyli to byli zawodnicy, którzy grali za granicą. Czy oni poniekąd cierpią, że nie ma gościa takiego na jedynce, który minie pierwszą linę? Dokładnie. Ja nie mówię, że oni są słabi. Ja nie powiedziałem, że oni dlatego są sobie. Chciałbym, żebyś to też wiesz, chodzi o to, że jak na przykład patrzę na Sokołowskiego w tym u siebie tam, co gra. Komentowałem dwa spotkania jego. To on nie jest główną postacią tego zespołu. Tam jest dwóch, trzech zawodników. On świetnie pasuje, dobrze pobroni, zbierze, trafi trójkę i tak dalej. Wszystko jest fajnie. Jeden zawodnik by zmienił dużo. Tak jak mówię, Slaughter bardzo dużo zmienił w tej reprezentacji, albo na przykład Ponitka by zmienił, Mateusz. Jakości. Chodzi o to, że ja chciałem pokazać, że jakości, żeby ci zawodnicy się nie nosili, że oni są reprezentantami, ale bo jak przyjeżdżasz, to każdy się ogląda każdego, żeby no zrób to. A każdy zawodnik powinien swoją robotę zrobić. Balcerowski powinien złapać. Balcerowski nie powinien, tak jak pan Ryszard powiedział, że za pół jego faulu. Też mi się podobał jego żart fajny, że za pół. No, ktoś mi mówi, że ja mówię farmazony, jeżeli chodzi, że on nie jest zawodnikiem. No zawodnik, który nie potrafi wytrzymać meczu, trener ma go używać, a on cały czas fauluje i się dziwi, że to są faule, że podtrzymuje albo pcha. To może wynikać z braku doświadczenia na tym poziomie. A no, dlatego powiedziałem, że nie mamy zawodników stricte reprezentacyjnych, którzy by mogli grać na poziomie wysokim. Mamy średnich zawodników, nie obrażajmy się, że jesteśmy Estonią albo poniżej. Nie ma się co obrażać. Ale jak zawodnicy się noszą i ich argumenty, że dajcie nam czas albo nic się nie stało, jak się nic nie stało? 0,7. Gdzie przeczytałeś krytykę u dziennikarzy, że na 0,7 sekundy to juniorzy nie tracą punktów? Nie, no to czy ktoś wziął na siebie winę, powiedział, to jest moja wina? Przyznam się szczerze. Czy to ośmiesza? To jest karygodne, to ośmiesza trenera. Przyznam się szczerze, że trochę już zamykałem oczy, jak tam już widziałem, Mielonka była po... jeśli chodzi o kozłowanie, że zaraz to się skończy albo na stratą. Albo na przykład, że nasz rozgrywający, nikt mu nie pomaga, widzi nacisk, nikt mu nie pomaga, chce dostać piłkę. Albo ostatnie 6 sekundy, trener w Estonii, Milicic, rozrysowuje coś? Widziałeś, jak ludzie biegli do piłki? Każdy bieg do piłki, żeby nie otrzymać podania. To nie jest tylko moje zdanie. Obserwujemy, jak tu byli zawodnicy, patrzymy, czy ktoś chciał tam otrzymać piłkę. Balcerowski dostał piłkę i musiał być rzut Garbacz, ale reszta zawodników na boisku nie chciała dostać piłkę. Jak ktoś mi mówi, że ja mówię farmazony, że zawodnicy z reprezentacji Polski nie robią w klubach, czy nie mają ważnej roli, to niech mi, to proszę zobaczyć ostatnie 6 sekund. Czy ktoś chciał piłkę od Szenka? Czy ktoś chciał piłkę od Szenka wziąć, żeby zagrać jeden na jeden? No czy nie. Ktoś chciał? No nie. Każdy się pochował i zawsze masz tłumaczenie. Trener rozrysował. Znaczy Garbacz lubi sobie rzut oddać, jakby mógł, to, ale jemu też ktoś musi wykreować. Ale dobrze, ale rzut to nie jest... Słuchajcie... chodzi o to, że o penetrację. Ja miałem w pewnym momencie takie myśli, kurde, jakby tak koszar się przebrał, jeszcze by pomógł. Nie mamy jedynki, będziemy też mówić, może przepis, który będzie w pierwszej lidze, może kogoś wykreuje, ale sztuczne generowane minut jest niebezpieczne. No dobrze, ale znowu powiem nieładną rzecz. Ja pamiętam, jak Adama ciągnęli, Wójcika w kadrze. A no. Adam jest potrzebny. Ja mówię, były czwórki, które mogły grać dobrze, ale zawsze był Adam, bierzmy Adama. I tak samo było z Koszarem. W pewnym momencie trzeba powiedzieć, Koszar, jesteś dobry, nawet jesteś dobry na reprezentację, ale my się martwimy, co będzie za 3 lata. I trener Taylor, moim zdaniem największe pretensje miałem do trenera Taylora o to właśnie. Że dla wyniku zrobił, pogrzebał następnego trenera, bo zawsze się zastanawiałem, jak patrzyłem na tą jego ekipę, trenera Taylora, to powiedziałem,
Ciekawe, kto będzie następnym rozgrywającym. Ciekawe, jak na przykład Waca zrezygnuje, albo Kulik, albo Cela nie będzie. Kto będzie tą czwórką? Bo ja nadal uważam, że w naszym, u nas zabrakło czwórki. Ale ja się zawsze pytam, czy Dziewa gra na czwórce? Czy gra odważnie na czwórce, na przykład w klubie? Nie, tyłem do kosza gra. A gdzie jest przodem do kosza ktokolwiek, żeby minął pierwszą linię? Koszykówka dzisiaj polega na minięciu pierwszej linii. Gdzie my? Kto może minąć pierwszą linię? Słuchajcie. Wysoki. Zyziu najlepszy, Zyziu. Wysoki. Wychodzi, że Zyziu jest najlepszą czwórką w Polsce. Ale to, i wracam do koszara, przez to, że wracaliśmy do koszara, nie stworzyliśmy jednej, a to jest wina całego, wszystkich polskich trenerów. Nie promowaliśmy Polaków na jedynce, żeby dawać im Dobra, ciężkie rzeczy. Jedziemy dalej. Dobra. Tutaj jak Polski Kosz PL, nasz partner napisał artykuł. Jeszcze przed nami dwa spotkania w eliminacjach u siebie z Izraelem i na wyjeździe z Niemcami. Dwa zwycięstwa mogą dać Polsce nawet drugie miejsce. Awans jest możliwy także w przypadku jednej wygranej, ale musiałoby to być zwycięstwo z Izraelem przy jednoczesnym odrobieniu straty z pierwszego pojedynku, a przegraliśmy 8 punktami. Ale jednak najmocniej trzeba trzymać kciuki za Estończyków, bo już z nimi bilansu nie poprawimy. Tak jak wspomniałem wcześniej, 30 czerwca z Izraelem, 3 lipca z Niemcami. Perspektywy. Czy my kogoś naturalizujemy? Czy my to potrzebujemy? Czy trener Milicic będzie chciał to zrobić tym, co ma? No, głosy są takie, że będziemy naturalizować kogoś. Podejrzewam, że te rozmowy już są mocno zaawansowane. Teraz kwestia wyboru tego konkretnego zawodnika. Czy jest taka potrzeba, patrząc na to, gdzie mamy największe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o styl grania i jak ciężkie mecze przed nami, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w wakacje będą absolutnie wszyscy dostępni, już to mówiłeś ostatnio, ale trzeba to jeszcze raz powtórzyć, że naprawdę wakacje, reprezentacja Niemiec to może być złożona praktycznie zawodników NBA. Jeszcze niektórzy się nie załapią. A jeszcze się niektórzy nie załapią. Bo na czwórkę Sochan będziemy mieć w przyszłości. Ale też jest problem w przyszłości. Nie wiadomo, pięknie. Nie wiadomo. W przyszłości, tak, bo nie na te dwa mecze. Nie na te dwa mecze. Myślę, że jeżeli ten draft jest, potwierdzi się, to raczej nie ma takiej możliwości. Nie ma szans, żeby ryzyko był opuszczony, tak. Reprezentacja Izraela to samo, wzmocniona zawodnikami, którzy do tej pory grali w pucharach, którzy nie wystąpili albo nie mogli z różnych przyczyn. Także no, ultra ciężkie zadanie przed nami i obyśmy mieli więcej czasu na te mecze, bo ja mam wrażenie ciągle, że my mamy za mało czasu spędzonego razem, żeby to mogło funkcjonować. Tak jak powiedzieliśmy, tak jak powiedziałeś, Igor Milicic to na pewno jest dobry trener. Pokazuje to w Stali Ostrów, tam się to wszystko kleje, ale ma dużo więcej czasu na analizę, na przekonanie graczy do pewnego pomysłu i na obronę, i na atak, zwłaszcza na obronę, bo jak widzieliśmy, on ma pewien na to pomysł, zawodnicy chcą. Oni nie są, chłopaki nie są przemotywowani, aż za bardzo tak chcą, że wiesz, to jest... Wiesz, właśnie to chciałem ci powiedzieć, bo wiesz, grałeś na super poziomie, grałeś z różnymi super zawodnikami, czy nie jest tak, że za mocno chcemy tego trenera słuchać? Że tak, no wiesz, chcemy to jest dobre, ale czy chcemy aż tak za bardzo realizować ten plan taktyczny ataku, obrony? Wiesz, czasem mi się podobał Soku. Kto jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem? Soku? Czasem pójdzie, wiesz, gdzieś, nie wiadomo gdzie pójdzie na podwojenie, pach, piłka wypadła, mam piłkę. No bo na takich Estończyków oni to woda na młyn, żeby oni tylko minąć pierwszą linię rozrzutu. Gdzieś tam Zbyk Dora poszedł zupełnie poza taktyką punkty, end one, nie? Jeszcze człowiek mądry po szkodzie, ale no tak trochę... Tylko pamiętajcie, że ten Milicic też dużo wymieniał zawodników, czy we Włocławku, czy w Ostrowie, że on potrzebuje zawodników, że bez zawodników trener naprawdę może sobie pograć sobie, wiesz co, na PlayStation, no ale bez dobrych zawodników. Jak na przykład co nie Adana? Będzie miał dobrego zawodnika wysokiego albo zawodnika niskiego, ten Milicic może po prostu nie da rady. Dlatego chodzi o to, że nadal uważam, że część problemu jest to, że nie mamy jakościowo dobrych zawodników, którzy w klubie nie grają podobnych ról, co mogą grać w reprezentacji. Bo nadal zmierzam do tego, że problemem jest nasz atak, a nie obrona. Obrona była naprawdę... 68 punktów zdobywamy. Rozumiecie? No ale nie ma odważnego. Nie ma odważnego z umiejętnościami, który by na przykład... Garbacz nie może tak za bardzo skuteczności złapać, bo jak patrzyłem w jego statystyki w tych meczach, no to jeden mecz miał teraz w piątek ze strony, że trafił, a tak to ma, nie ma 30% za 3 punkty. Nie? A to jest chłopak, który no, potrafi seriami walić. W tych 4 meczach daliśmy 9, 7 i 6. W jednym meczu tylko 11 celnych. No to jak na drużynę, która miała rzucać i bombardować z dystansu i ma kto rzucać, no to trochę mało.
Ale druga sprawa, ale dobrze powiedziałeś o tej obronie. Naprawdę, nie, na poziomie reprezentacji. Nie, taka jakby... nie dobra, dobra jest obrona. Bardzo oni, dobra. Oni naprawdę... Ale ja mówię dobra, no ale czasami jest taka, że... Aż za bardzo. Over aggressive trochę, dobra, nie? Tylko widzisz, wtedy pokazuje, że jesteś słabszy w ataku. Bo zespoły, które grają dobrze albo więcej dają sił, skupieni są na obronie, to widać, że... Ja nie chcę mówić, że przestali wierzyć w ten atak, bo kilka razy w drugim meczu Garbacz mógł rzucać za trzy, nie rzucił. Michalak też mógł rzucić, to były jego rzuty, ale wstrzymali się. I tego nie rozumiem, czy był taki pomysł, żeby nie przesadzać z tymi rzutami? Bo ja mówię, w drugiej połowie widziałem, że można było kilka razy walnąć. Bo jakby w tym ataku albo ten Ermicic nie może się zdecydować, czy gramy obstrzeliwanie kosza, czy chcemy grać mądrze. Zawodnicy myślą, to zacznijmy grać dłużej. Jak grasz dłużej, to liczysz na pick and rolla, z tego nic nie wynika, jest switch i dupa, no. Ja cię kręcę, no. No bo tak jak zawsze powtarzam, no pierwsza linia nie jest, nie jesteśmy w stanie minąć. No. Luzer napisał, że w stali trener Milicic pracuje nad obroną, bo w ataku ma dużo jakości, a w reprezentacji jakości. To co Mroko powiedział, w stali Ostrów ma Florensa, gdzie czasami dasz mu piłkę i on zrobi ci... Ja się nie zgodzę, tu jest też jakość, tu są zawodnicy, którzy potrafią i wykreować sobie pozycję, i wykreować kolejne. I stać, wiedzą gdzie stać, na przykład kiedy zbiegną. Znają, to. No nikt mi nie powie, że połączenie Michalaka Sokoła... No właśnie, bo nam się podobała ta kadra. No come on, tylko... no. No. Tylko Mroko wiesz o tym dobrze, że jak wyjdzie ci jeden gość, który kozłuje i na przykład nie może ci pod naciskiem skonstruować akcję. No to jest, mamy no jest odpowiedź, ej. Mamy, że no jednak kurde, brakuje Slotera. Brakuje Slotera i byśmy mieli pewnie dwa zwycięstwa więcej. Ale z drugiej strony, no zostawmy tego Slotera, dajmy temu Marcelowi zagrać. No niech nie, trudno, no. No. Też klaskaliśmy za tym, żeby na chłopaki dostali te szanse. Kurczę, minuty, będziemy tylko wiecznie grać. Martwimy się o to, że będziemy w eliminacjach do eliminacji, a tego nikt nie chce. No wiadomo, bo tak ze strony kibicowskiej tego nie chce. Dlatego zadałeś pytanie, czy naturalizować. No i wracamy właśnie do tego, że ja nie jestem fanem naturalizowania, bo przykładowo Slaughter nie przyjedzie naprzód na reprezentację i nagle my w ataku o 15 punktów mniej zdobywamy, ale ta koszykówka wygląda słabo, dlatego że Slaughter wybierał dobre opcje, kiedy ma spenetrować, kiedy ma oddać piłkę. To, co wspomnieliśmy o Trajsie, no nie chcę biednego Jovanovicia męczyć, ale jak Trajs wchodzi, to wszyscy patrzą, o, trzeba być skupionym na tym, no, bo on nie wiadomo, co zrobi. Czyli na przykład on może zrobić to, czyli łatwiej się innym gra. Łatwiej by się grało Michalakowi, Garbaczowi, kiedy na przykład miałby lepszych go zawodnika. Ktoś powie, no okej, okay, no nie każda reprezentacja ma coś takiego, tylko nasze oczekiwania po po Mistrzostwach Świata są takie, że my chcemy grać wyżej, ale nie mamy po prostu Polaków dobrych, którzy by kreowali coś. Takiej gwiazdy. I teraz ja jestem przeciwnikiem naturalizacji. Wolę na przykład spaść na dno, ale nie naturalizować. No, rozmawialiśmy o tym, no jakby to jest też ciekawa teoria twoja, bo te ósme miejsce na Mistrzostwach Świata w Chinach, tak naprawdę ja nie odczułem, że to się przełożyło na koszykówkę w Polsce, na popularność, czy... Także może trzeba, tak jak ty mówisz, walnąć, żeby kogoś wykreować. No, nasi zawodnicy mówimy tak, że Radosław mówi, że mamy dobrych zawodników. A gdzie ci Estończycy grają? Ja tak patrzę, ten pan Ryszard Hamburgu. Mówił. W Hamburgu jeden gra, tak? Drugi gra na przykład w drugiej lidze tej, jak to się nazywa, włoskiej. Jeszcze jeden gra w lidze niemieckiej. Mm. Ktoś tam jeszcze znowu gra w lidze włoskiej. Tak, ktoś tam gdzieś był. To nie są zawodnicy, rozumiesz, to nie są zawodnicy, że oni gdzieś jacyś dobrzy, nie wiem, mają średnią po 18, a my, jak przychodzimy do naszej reprezentacji, to mówimy, no Michalak, były super strzelec, król strzelców Bundesligi. No, jak ja tak patrzę, no to ani se nie porzucał. No ale to też kosztem Garbacza pewnie jest, nie? No bo albo jeden, albo drugi też. No i dlatego niektórzy trenerzy albo moi koledzy mówią, że skład można było wybrać tak, że na kogoś stawiam, a bardziej zadaniowco, a nie wziął jednego shootera, drugiego i trzeciego shootera i żaden se nie porzucał. No to na pewno to jest, wiesz, to jest problem, znaczy problem. No, ale Estończycy mają mniej tych obywateli, czy jak już jest niski, krępy,
do kadry go. Wysoki ma 2-3, to do kadry go wziąć. I nie ma kombinacji, nie? Umiesz rzucać, jesteś troszkę grubszawy, to no, se tam pograsz, nie? Do zasady, im mniej, tym lepiej. Do tego, żeby było do Lucicia podobnie. A jednego i tego 17 powiedział 2-6, najwyższy obywatel Estonii, rozumiesz? Dali go na przykład na 17 lat w reprezentacji sobie i zadebiutował 6 sekund, grał tylko na tym, na ważne zadanie. Bardzo ważne zadanie. Cummings, Matthews albo Grosel, żadna kandydatura mi się nie podoba, bo żaden nie jest związany z Polską. Sorry, że tak mówię, ale ktoś mi powie, takie czasy, każdy naturalizuje. Ja jestem bardziej skłonny to, co ty mówisz, żeby dać szansę. Ja odpowiem, jak każdy mówi, że takie czasy, nie, to ja mówię, to po co gramy pod, nie wiem, biało-czerwoną flagą, mamy na przykład Orła, bo jak chcemy sobie w klubach, to sobie weźmy Florensa, tego zawodnika, tego i sobie zróbmy klub. Ale jak reprezentacja, ja nie rozumiem tego w Europie, co się zdarzyło. No, FIBA na to pozwala, że nie, jednego możemy naturalizować, damy mu paszport, rozumiesz, on będzie grał. Ale żeby się postarał sensu. Chociaż, żeby żonę chociaż miał jakąś. Tomasz Kelady, słuchaj, żona Polka. Ale żona Polka. Michael Hicks to samo. Nie, to wiersz zarecytował, wiesz, no o to mi chodzi. Dla mnie to nie jest naturalizacja. Jak masz żonę Polkę, masz dzieci, rozumiesz, to ci się jak psu buda ten paszport należy. No o to mi chodzi. Ale rozdawać paszporty, mi się to przypomina, jak te złote paszporty rozdaje Portugalia tym Chińczykom, albo nie wiem, Rosjanom, czy Malta rozdaje. Ale tego słowa nie wymawiaj. Wystarczy mi, bo tam był taki myk, że 1 000 000 euro musisz zainwestować w gospodarkę danego kraju, oni ci dają złoty paszport. Tak samo my. Przecież te paszporty są dla tych zawodników cenniejsze, pomogą grać jako Europejczycy. Albo żeby naszą szkapę przeczytał i przed panią z polskiego opowiedział. Nie, ja nie jestem, ale wiesz, żeby wygrać coś, my jesteśmy w stanie nagiąć każde przepisy. Słuchajcie, no, problem jest taki, jak w wielu drużynach, które nie mogą osiągnąć sukcesu, jak masz jednego, dwóch gości, którzy kreują na koźle, jest łatwo. Jak masz 3-4, którzy w ogóle jest zarąbiście, i doszliśmy do wniosku, że tutaj trener Miś ma największy problem. Ale to się zaczyna od grup młodzieżowych. No przecież my powinniśmy inaczej zbudować to, żeby ktoś na przykład na dole U17 na przykład grał 1-1 sam na przykład, a my mówimy system, nie, system gramy. A ja mówię, przychodzę na U17 i mówię, tak jak mi się ten Ilian podoba z Zielonej Góry. No jak ja go widziałem, miał 16 lat, w trzeciej lidze, 1-1. Ja się myślę, no przecież to jest gość perełka, 1-1 gra i tak dalej. Po co mu koledzy? Ja patrzę, Wilczek jest w WKK. Ja mówię, przecież każdego jest w stanie objechać, ale każdego jest w stanie objechać. Ja tak przychodzę na U19 chyba i on gra tak podanie, zbiegnięcie i nagle on dostaje piłkę, go podwoją, oddaje piłkę i wraca do obrony. Słuchaj, no i żeby wykreować kogoś, nauczyć kogoś bycia egoistą. Na przykład, a pamiętasz, Kamil, jak ty grałeś zespołowo? Nie. Zanim rękę nie złamałem. Dalej nie gram, ale dobrze, ale parę razy zdaję. Dobrze, ale interesowałeś się tam grą zespołową, żeby na przykład... Ja punkty chciałem zdobyć. Dokładnie. To szedłeś tam... I mówiłeś, że bezczelny jestem. No. Bezczelny. A teraz wszyscy grzeczni podają ten... Poczekaj, no bo to przecież nie każdy będzie Kamilem Hanasem, czy typowym strzelcem. To też prawda, nie ma, to musisz mieć... Ale to my trenerzy... 12 nie potrzebujesz. Ale nie, jednak, ale my musimy jako trenerzy bardziej wspierać tego gościa, a nie dawać go w ramy. Ja we Wrocławiu w ciągu ostatnich 6 lat widziałem 3 bardzo dobrych zawodników, którzy już nie są bardzo dobrymi zawodnikami, tylko są zawodnikami poziom pierwszej ligi. Ale przez 5 lat trenerzy nie zrobili nic, żeby wykreować go. Każdy mówi, no ważna jest grupa. Ja mówię, ale co ty mi pierniczysz grupa? Ty w grupach młodzieżowych masz stworzyć gościa do ekstraklasy albo do reprezentacji. Taki jest mój cel jako trenera. Jak ja zaczynam z kim pracę, to chcę go doprowadzić do reprezentacji albo do ekstraklasy. Nie interesuje mnie medal w grupach młodzieżowych U17, U19. I ja mówię, widziałem 3 w ciągu 5 lat, którzy się zmarnowali. Wiadomo, czasami marnujesz się dlatego, że jesteś słaby, miasto cię wsiąknie i tak dalej, ale trenerzy nie pomogli. Rozumiesz? Trzeba pomagać takiemu zawodnikowi, powiedzieć tak, ty masz dzisiaj oddać 20 rzutów. Trenerze, jak to? Masz 20 rzutów oddać. Po koźle, w lewą stronę, obrót i tak dalej. Masz na przykład zaatakować, za trójkę, wyjście, pod ciebie zagrywki. To się zgodzę, że nie można zabijać tych cech takich, nie? Tak. Kosztem drużyny. No, ale to już jest jeszcze inny odcinek, by zrobić. Do reprezentacji potrzebujesz dobrego zawodnika, ale bardzo dobrego, bo ktoś powie... Potrzebujemy jakiegoś takiej super gwiazdy, po robotniku no i, mamy. No i słuchajcie, no diagnozę zrobiliśmy, tu jest problem, zobaczymy co się wydarzy. Spodziewamy się naturalizacji, no bo trzeba mecz wygrać, zobaczymy. Ale wierzycie w to, że wygramy?
Kto będzie? Zawsze wierzę. Znaczy, trzeba dwa, wierzyć. Przecież dwa musimy wygrać. Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć. A tam może... Nie, no tam jest nie, no, koledzy. A to kolega. W czerwcu to mogą przyjechać. Nie, koledzy, jak na przykład się dobrze zapłaci, na przykład oni nie będą mieli co robić, ja cię kręcę. No, przyjadą takim składem. Kibice, wiesz co, sponsor, trzeba będzie, wiesz co, podreperować kasę, wiesz co. Zanim przejdziemy do tego, jak stworzyć... co? Może Mroko ma rację. Że? Może się nie dogadają. Będą między kontraktami, rozumiesz? Nie przyjadą. Będą walczyć o piłkę na boisku. Zanim przejdziemy, jak stworzyć gościa nakrywającego na piłce, Polaka, dodamy tylko, że FIBA podjęła słuszną decyzję, wykluczyła Rosję z grania. Decyzja, kilka dni to trwało, jak tutaj Polski Kosz pisze, ale zawiesza do odwołania udział rosyjskich klubów, reprezentacji i sędziów w organizowanych przez siebie rozgrywkach. Dotyczy to także koszykówki 3x3. Euroliga wcześniej to zrobiła, VTB. Także no, w związku z tym, co się dzieje, słuszna decyzja, jedziemy dalej. Nie ma oficjalnego stanowiska na Twitterze, zarzuciłem taki temat. Tylko wiesz, było tak, że wszyscy obcokrajowcy opuścili Zenit i opuścili na przykład, tylko o nim nie było nic. A czyli jakby to jest taka informacja, ale on jakby stanowiska nie zajął jako kapitan reprezentacji Polski. Myślę, że wypadałoby coś powiedzieć, no ale to jest takie moje tylko odczucie. Bo może ktoś powie, a jakie ma obowiązek? Szykuje jakieś oświadczenie. Żaden, ale może coś szykuje. Ja nadal nie rozumiem, dlaczego nie przyjechał, no ale to jest moje na przykład. Naprawdę, bo robimy... Tego to już nawet nie. Dobrze, ale robimy z reprezentacji, no, wszyscy mówią, że to gram dla orzełka i tak dalej, a reprezentacja cię potrzebuje, bo tak jak wspominam, jakby on był, ja nie rozumiem dlaczego. Wiecie, dlaczego nie przyjechał? Nie mam pojęcia. Nawet nikt tego nie zgłębiał, bo teraz wiesz, to się wszystko dzieje na świecie. Dobrze, ale Zenit, z tego co ja wiem, chyba... 4 dni temu, chyba, nie, 5 dni temu Zenit już wiedział, że nie będzie grał meczu. Już było 5 dni temu. Może go ciągle noga boli. A może nie był zgłoszony do tego meczu. Nie, trzeba zgłaszać wcześniej. A ktoś może się rozchoruje? Słuchajcie. To masz 16. Marcel nie miałby napisane Marcel, tylko miałby Ponitka. Znaczy, no musiałbyś to... sprawdzić, bo jest... Słuchajcie, kończąc wątek 16, seniorów, bierzesz. Ale... I jednego wymienił przecież trener Miecić. No dobra, no tylko jakbym był, wiesz co, w sztabie, to bym powiedział, na zaś go, wiesz co, zgłośmy, a może nóż przyjedzie. Mi chodzi o chęci. Jakby były chęci, to by przyjechał. Jakby były usłyszał teraz chęci. Że od 5 spotkań nie grał. To musimy sprawdzić. Od 5 spotkań nie grał. Czyli... Panie Damie, sprawdzisz to w międzyczasie? Sprawdźmy. Ale zobaczcie, nawet... Zielony napisał, że koszulki nie było dla Pani, bo on cały czas ściga tam 4. Widziałem. Ale Maciek, pozdrawiamy Cię. Fajnie, że jakieś stary smażalni, brawo. Zauważycie, jaka ta koszykówka jest słaba, na przykład, że jest kapitan reprezentacji i żaden dziennikarz, nie pseudo dziennikarz, nie zapyta, co się dzieje. Bo to, że mój kolega zadał jedno pytanie. Dlaczego nikt nie krytykuje na przykład Milicicza? A ja mówię, bo nie ma dziennikarzy. Rozumiesz, analiza na przykład. No przecież na Twitterku jest tam. Co chcesz? A widzisz, ja niektórzy plusy, nie minusy. Właśnie tego musisz Twittera no. Dobrze, to już teraz dziennikarstwa nie ma, jest teraz Twitter, tak? Mi się wydaje, że tak. Poszło. Wszyscy dziennikarze mają Twittera. Czyli na przykład... A my jesteśmy youtuberami. A youtuberzy. Czyli na przykład. Czyli ja muszę iść. A skąd będę wiedział, że na przykład ktoś. Aha, czy. I koneserami Bigosu. Możesz zadać pytanie, oznaczasz kogoś, wiesz. A nie, a skąd wiem, że jakiś koneser, tylko dziennikarz napisał o reprezentacji? Aha, bo są hasztagi. Hasztagi, i pod hasztagiem, czyli pod taką kategorią. I wtedy ja go obserwuję, on mnie obserwuje i wtedy będę. Nie, nawet wiedział. Nie musicie się obserwować, tylko pod danym hasztagiem, czyli pod daną kategorią, czytasz wszystko, co tam dusza zapragnie. Kto chce sobie co wpisać. Ja rozumiem, dlaczego nie ma krytyki reprezentacji, albo konstruktywnej krytyki, albo rozmowy, bo ja nie jestem na Twitterze. A ty masz Twitter? Łukasz Skupiński napisał, że 17 lutego ostatni mecz grał. Czyli cały czas poza grą. Dobrze, tylko nie wiemy, co jest. O to mi no nie chodziło. Wiemy, nie wiemy też taka... Ja nie siedzę na Twitterze. Pojawiły się informacje, że skasował media społecznościowe, więc też tak jakby tutaj kibice na Twitterze pisali, no ale to są takie kibicowskie gadki. Wojtek Miłowicz by powiedział, my nie możemy się zajmować takimi rzeczami, tylko faktami, to co się dzieje. Teraz... Wojtek mnie zawsze tak kasuje, nie? Coś ale, w tym jest. Ale, dobrze, ale my jesteśmy youtuberami. A no. Właśnie, ale musimy jakoś porozmawiać. I kibicami. O faktach. Jakie są teraz fakty? No ja cię kręcę w małą rzeczy. Ty wiesz więcej na przykład o Śląsku, ja nie wiem nic o Śląsku, rozumiesz? To ja mogę tylko przypuszczać. Na co chcesz wiedzieć? Nie, ale ja mogę tylko przypuszczać i ja mogę pewne rzeczy komentować. Bo Gęsia mi wyjebała, zobacz. Co możesz przypuszczać? Nie wiem,
Kolejny tryb przed nami, o, to ci powiem. Wam dwumecz znowu. A wiesz, co zauważyłem? PJ napisał PLK.pl, pierwsza liga kosz, zapraszamy Radku na Twitterka. No witamy, witamy Michała Pacudy, jest z nami ProBasket. Słuchaj, prześlę ci ktoś w SMS-ku, jakie hashtagi musisz obserwować. Mamy dwa zadania. Pan Adam musi założyć Twittera, będzie się nazywał Pan Adam i ty będziesz miał rudy kasztan, jak nie chcesz, albo Radosław Chrzestnat. Po angielsku Chrzestnat. Nie. Ja czekam na prezesa, który odważy się mnie zatrudnić, rozumiesz? I wtedy... A jest taki? Nie sądzę, żeby jakikolwiek był... A to naprawdę kwestia odwagi? No, powiem ci szczerze, że... Wow. O... To dlaczego na przykład Spasew został zatrudniony, jak jeszcze nic nie wygrał? Baraka? Ale na przykład niektórzy trenerzy w Ekstraklasie nic nie wygrali i cały czas są trenerami. Dlaczego? No powiedz mi dlaczego. Baraka wins. Niektórzy naprawdę, prześledziłem niektórych trenerów, Tomato. Naprawdę same porażki, rozumiesz? I nadal dobra, są. Musimy nadać dynamikę naszej rozmowie, przechodzimy do pierwszej ligi. Będzie zebranie zarządu niedługo i coś ustalą panowie. Śmieszysz. No dobrze. Obcokrajowiec w pierwszej lidze. Jestem za, tylko zobaczymy, jakiej to będzie klasy. I Radosławie. Nie będę mówił bloku U21 albo U23, czyli dawalibyśmy granie za darmo minuty ilu? 25-latko? Nie, 23-latko. Chcesz wiedzieć, jakie roczniki? Jeżeli no. U23 to 2000 i młodsi, jeżeli U21 to 2002 i młodsi. W wieku to już graliśmy za darmo. Biegaliśmy i tak to jest młody, to za frykadele dostajesz, wiesz, panie, ale... to daj mnie tu. Słuchaj, od razu do tego twojego obcokrajowca. Co myślicie o tym? To ja odbijam do Radka, bo przed chwilą powiedział, że nie w kadrze, bo chcemy dawać szansę naszym chłopakom i żeby to była reprezentacja złożona tylko z Polaków. Więc czemu poziom niżej? Jest opcja z obcokrajowcem, Radek. Wiesz dlaczego? Pierwsza rzecz, że chodzi o trenerów. Trener musi się na przykład też nauczyć współpracować. Na zachodzie jest tak, że jak pracujesz w drugiej lidze, to zespół ekstraklasy na przykład cię weźmie. Ja mam w Hiszpanii, jak komentuję hiszpańską ligę, to trener często idzie po prostu z trzeciej ligi do drugiej, do pierwszej i panie nagle zostaje w ACB. Mm-hmm. Z pierwszej ligi trener, powiedz mi jaki awans, znaczy nie awansował trener, a został zatrudniony w Ekstraklasie. I wszyscy prezesi mówią, nie ma doświadczenia, nie wie jak to się pracuje z obcokrajowcem, nie ma ilości treningów, nie możemy po prostu przeprowadzić. Po pierwsza liga, żeby był poziom na przykład, ja bym chciał tym obcokrajowcem podnieść poziom, jeżeli chodzi o ilość treningów i o jakość treningów, żeby nie było, nie obrażając Prudnika, że sobie dojeżdżamy w pięciu. No i właśnie teraz od razu ja chciałem powiedzieć, my chcemy zatrudnić obcokrajowca w pierwszej lidze. Nie mówię, że to jest zły pomysł, bo jest dużo plusów. Ale jak to się ma do tego, że większość chłopaków pracuje? Dokładnie. Czyli zatrudniamy faceta, który jest prawdopodobnie z USA po szkole, bo to pewnie będzie ten kierunek. Przyjeżdża na trening, tam jest około 4 do 5 jednostek i się dowiaduje pewnie po miesiącu, bo zanim to przetworzy, tak. Dlaczego tak jest. Dlaczego nie ma chłopaków na porannych treningach. No to się okaże, że ktoś pracuje i na przykład nie ma siły, żeby się zmierzyć na treningu wieczorem. Dlatego ja na przykład, jak sobie pomyślałem, ten pomysł był 5 lat temu, jeżeli chodzi o obcokrajowca w pierwszej lidze i rozmawiałem z kolegami. Podwyższenie poziomu treningu, żeby nie było tak, że jest 4 treningi, 4 jednostki treningowe, tylko żebyś miał w pierwszej lidze 5 kontraktowych zawodników albo 4, którzy nie pracują, ale są przykładowo rano, wieczorem, żeby był jakiś model trenowania, jakiś model na przykład grania, coś trenujesz, reszta jest dochodzących i wtedy Amerykanin ma z kim trenować, a żeby nie było tak, że tak, są wszyscy pracują i on przychodzi sam i nie ma z kim ćwiczyć pick and roll, albo coś takiego. Wszyscy nie, no ale tylko chodzi o to, że większość drużyny gdzieś tam ma jakieś zajęcie drugie. Bo ja bym chciał, żeby pierwsza liga, żeby zmniejszyć ekstraklasę, ale żeby pierwsza liga była bardziej profesjonalna, czyli żeby trenerzy mogli nie od przypadku do przypadku trenować na przykład swoje systemy, tylko mogli wprowadzić na przykład coś nowego, nauczyć czegoś zawodnika i żeby zawodnik, który nie mieści się w ekstraklasie, wiesz co się spotkałem ostatnio?
Zawodnik powiedział, nie pójdzie do pierwszej ligi, dlatego że tam jest, nie ma ilości treningów, nie ma takiego jakby niezaangażowania, miał troszkę racji. Poziom, jeżeli chodzi o szybkość treningu, jeżeli chodzi... Ja się z nim zgadzam. Ja bym chciał, żeby pierwsza liga poszła w górę, jeżeli chodzi o poziom trenowania. O poziom trenowania. Bo jeżeli chodzi o granie, fajne są perełki czasami, ale to są zawodnicy, którzy już grają, wiedzą, jak to się grać, ale chodzi o trenowanie. Ekstraklasa ma więcej jednostek treningowych. Jak na przykład zawodnicy... Ale to ty nie jesteś w stanie tego zmienić. No, ty mówisz o ilości treningów, przecież to kwestia organizacji klubu, możliwości i tak dalej. No, a dobrze, a chcesz mi powiedzieć, że teraz w Łańcucie mają 8 jednostek treningowych wprowadzić? Ale nie mówię o 8. To jest top 3 drużyna od 10 lat. Tylko się pytasz. Dlatego i polska koszykówka ma problem z Estonią. Więc to nie jest kwestia tego, że obcokrajowiec zmieni ilość treningów. Może podwyższy jakość, to tak. A bardziej meczu niż treningu. Bo nie wierzę, że on się będzie tak spinał na treningu. Mi chodzi o to, że żeby podnieść poziom pierwszej ligi, musisz podnieść poziom trenowania. Graczy, zgadza się. To ja bym poszedł w inną stronę. Zmierzamy do tego, że kto był MVP w Czarnych Słups finału? Śmigło? Śmigielski. Gdzie jest, czy gra w Ekstraklasie? Nie. No bo wie, że mu się to nie opłaca. Tak. No chyba żartujesz. No ten Cesnawski, to był jego pierwszy wybór, żeby Śmigła zostawić. Dałby sobie radę w Ekstraklasie. Śmigło, żeby dał? No. Na luzie. Okej. Okay. No nie, no Radek, nie dałby, nie, ale nie dałby gość tego. Grał w Sopocie. No, ale nie dałby, ale nie, ale przez parę tego, lat. Gareth i ale chwila, zapytałeś mnie, czy dałby radę. Ale dobrze, no, dał radę Kordalski, ten nie korzystał z niego, musiał grać coraz mniej. Nie, bez przesady. No, ty mówisz o senatorze, który sobie spokojnie ogarnął pierwszą ligę. On wybrał tak. Ale dobra, zmierzam do tego. Poszedł do drugiego klubu, że drugi awans. Dobrze. A jak pytał się o miejsce na przykład w Lesznie, to miał propozycję z Ekstraklasy, tak? Miał, nie był bez pracy przez 4 miesiące. No nie, ja cię kręcę. Może wolał pieniądze. Wolał nic nie robić. Mi chodzi o to, że ja bym chciał, żeby pierwsza liga była na wyższym poziomie, żeby nie wystarczyło sprowadzić senatorów na przykład tak jak jest w Łańcucie i być na pierwszym miejscu. Bo oni chcą awansować, czy oni jak awansują, to będą grać. Różnica poziomami. Damian Karykowski fajną rzecz napisał, że to jest przykre, że w pierwszej lidze koszykarskiej w 38-milionowym kraju trzeba marzyć o tym, aby 5-6 zawodników mogło skupić się na treningu, a nie ciągnąć kosza wraz z pracą. To jest przykre, takie życie. We Francji, jak byłem, Pro B, mi się podobało, że miało tam dwóch Amerykanów, mogli sobie sprowadzać Pro B. I tam były normalne treningi, ale miałeś dwóch Amerykanów na normalnym kontrakcie i tak jak powiedziałem, czterech Francuzów zarabiało odpowiednie pieniądze, że nie musieli pracować. Ale to byli zawodnicy z przeszłością ekstraklasową. I miałeś gości, którzy pracowali, ale to była i studentów. Ja bym chciał, żeby tak było na przykład w Ekstraklasie, w pierwszej lidze, ale poziom nie może być tak, że zawodnicy jakby pierwszoligowi, nikt nie patrzy na zawodników pierwszoligowych, bo on dobrze gra w pierwszej lidze, a na przykład dajemy najlepszy zawodnik Małgorzaciak, tak? Jeden z najlepszych zawodników poszedł do zespołu Dąbrowy, tak? Nie jest na przykład jakimś tam wybijającym zawodnikiem, ale chciałbym, żeby najlepsi zawodnicy lądowali w Ekstraklasie, a nie grali w pierwszej lidze. Ale rozmawialiśmy o tym. Ja bym nawet poszedł w kierunku 12 drużyn w Ekstraklasie, a pierwszą ligę na dwie dywizje podzielić, żeby też wiemy o tym, że prezesi narzekają, że muszą na początku jeździć Kołobrzeg, na przykład Łańcut, zaistego podzielić ich, żeby zeszli z kosztów. Może to jest jakiś kierunek. Mamy też ankietę, pan Adam zrobił ankietę, czy obcokrajowiec powinien zagrać a ty jak w pierwszej lidze. I tutaj Michał Pacuda z ProBasketu też fajnie napisał, zgodzę się, że obcokrajowiec podniesie poziom treningu i gry, przyciągnie kibiców, no i ci zawodnicy polscy powinni być lepsi. Ale to jest duża rola, moim zdaniem, trenerów i organizacji. W jakim kierunku pójdą? Mroko zna organizację pierwszej ligi lepiej niż my w dwójkę, bo nie są przygotowane te kluby na coś takiego. To, co Michał Pacuda napisał, to jest racja. To są plusy. Wiadomo, tam gdzie są plusy, tam też są minusy. Przykład z tego sezonu, zawodnik Lungwana, zawodnik Nelson. Szukamy. Proponuję obejrzeć mecze tych zespołów, które oni grają. Tak będzie wyglądała gra, podejrzewam, w większości drużyn pierwszoligowych. Jeśli ten przepis wejdzie w życie, nie mówię, że to jest złe,
bo nauczą się inni bronić takich zawodników, nauczą się rywalizować z zawodnikami, którzy świetnie rozgrywają i grają na piłce. Natomiast, no słuchajcie, no przed chwilą powiedzieliście o czym? O zawodniku zagranicznym na pozycji numer jeden. No. Będziemy mieli ile z drużyn w przyszłym roku w pierwszej lidze? 18. No będziemy, ale no to może będzie 18 rozgrywających. Ale słuchajcie, no. Ale taki na przykład zespół niech weźmie dobrą jedynkę, ale niech weźmie tego właśnie na jedynkę ten U21 chociażby. Super. I to powinno być razem z tym, tak. Jeżeli biorę obcokrajowca, to na taką samą pozycję super, jakby był młody żeby chłopak. On się uczył. Naprawdę. No bo trzeba jakoś z tego wybrnąć. Jakby to widzę w tym... Ale nie widzicie, że tu chodzi o trenerów? Cel. No bo, trenerzy na pewno. Dobrze, ale patrzymy w Ekstraklasie, trener Mieliczyć mało się woli w końcówce grać swoimi obcokrajowcami. Patrzymy na Pucharze, czy na przykład Śląsk Wrocław też lubi sobie... Ale chcą wygrywać. No właśnie o to chodzi. Pierwszy też tak będzie. I to zależy, już wyżej idziemy od góry, jak bardzo wyrozumiały i cierpliwy jest tam zarząd, prezes i tak dalej. Jakie są cele, czy no bo tu jest problem. Dobrze, ale nie sądzicie, że jakby na przykład byli polscy trenerzy, to by bardziej im zależało, żeby Polacy grali, bo ja tak mówię, my sprowadzamy tych obcokrajowców, żeby wygrać, żeby być ten medal, żeby zająć jakieś miejsce, ale na przykład... Mnie najbardziej martwi, że jeżeli pozwolimy, znaczy będzie przepis obcokrajowcu w pierwszej lidze, to za chwilę będzie więcej trenerów obcokrajowców w pierwszej lidze. No to myślę, że to powinien być zakaz. Siłą rzeczy będzie taka sytuacja. Ale chwilę. My też Polacy i polscy trenerzy, żeby nie było sytuacji, że przyjedzie obcokrajowiec i hulaj dusza. Będziemy mógł robić wszystko. Że my musimy być pewni siebie. No dobrze, ale w Ekstraklasie ale musimy być pewni siebie. Trzeba tu zmienić tą mentalność polską, żeby kurde był porządek. No mówię, dla samego sprawdzenia chciałbym tego przepisu, żeby... Dobrze, ale jak wejdą na głowę goście, wiesz. Kamil, no z tamtego sezonu nie chcę mówić, bo obiecałem, że nie będę mówił. Z tamtego sezonu wiem od zawodników, co się dzieje w szatni, jak obcokrajowcy traktują trenera. No ja cię kręcę. To jest pierwsze. To, co ty mówisz, to musi być. To trener... Ale to się musi zmienić, bo to tak będzie. Ale jak kluby tuszują tego i uważają, że na przykład ten trener ma świetny kontakt, a ja wiem na przykład z dwóch szatni, że dochodziło do ciekawych rzeczy, na przykład na ławce rezerwowych albo coś takiego. Ta sytuacja ze Stargardu w tym roku, że obcokrajowiec mówi do trenera na przykład, że wymieniamy z tych obcokrajowców. No. No. Jest niebezpieczeństwo i tutaj siła powinna być w zarządzie, ale żeby był cel obcokrajowiec. Super, myślę, że też podniesie poziom i atrakcyjność, ale mi się jednak bym szedł w kierunku, że fajnie jakby te U21 U21 grało. Daj teraz, czy U21 powinno... Ale przeczytaj, jaki wynik jest, żebyście wiedzieli. Jaki jest? Na taktykę. Dobrze, powiedzcie mi, dlaczego U21. Powinni grać, ale nie wiem. Ale dobrze, powiedzcie mi, U21. 59%, żeby tych chłopaków na siłę trochę wyciągnąć. Poczekaj, siłę, Adam Baczyński skorzystał na tym przepisie. Gdzie skorzystał? Też był dobry. No to... Ale był dobry. A skąd wiesz, gdyby nie grał w tej drugiej kwarcie? A kto inny skorzystał? Paweł Kikowski, następny. Też był dobry, jest dobry. Ale staram się przykładać i dać, które korzystali z tego przepisu. Czyli jeżeli mówimy, że jest przepis równolegle do wprowadzenia jest taki obcokrajowca, będzie przepis, który wprowadza zawodnika z U23 lub U21, tak? No, będzie U23 to nie, to będzie dramat, nie? Ale takie samolaki fajnie by poszli. Poświęciłem godzinę ze swojego życia na przepisanie internetu. Pokaż, Broko. Broko przepisał internet, jeśli chodzi o roczniki jakie? 2-0 i młodszych w pierwszej lidze. Może to zrobiłem niedokładnie, to na pewno ktoś mnie poprawi, bo tam może jakiegoś nazwiska nie ma, ale zadałem sobie trudu, żeby znaleźć zawodników, którzy pełnią ważne role w swojej drużynie pierwszoligowej. Ważne, czyli zagrali większość meczów, zagrali powiedzmy minuty takie, które uprawniają ich do tego, żebym mógł powiedzieć, że mają ważne role. Zanim to powiem, to jeszcze trzeba powiedzieć, że jeżeli taki przepis wejdzie, jest 18 drużyn w przyszłym roku, powiedzmy, 17-18, powiedzmy, że 18, żeby zawodnik, żeby trener mógł sobie spokojnie korzystać, spokojnie z zawodnika 40 minut U23, no to Radku, jak myślisz, ilu potrzebujesz zawodników w zespole? Dwóch? Trzech?
z trenerem Rusinem rozmawiałem czterech. No, i, no to, no ale dobrze, niech będzie trzech. Dwie sraczki, jedna ten i kontuzja. Dobra, ale niech będzie trzech, to jest 54 zawodników, tak? Na 54. I fakty są takie, słuchajcie, w pierwszej lidze w tym roku, w tych ważnych rolach, przeliczyłem 26 graczy. Z minutami i odpowiednią rolą, z czego, uwaga, aż 6 jest w Śląsku. No bo wiadomo, że Śląsk prawie całą swoją kadrę opiera na młodych zawodnikach. I tu, co ciekawe, ten U21 chyba byłby fajniejszym przepisem mimo wszystko, no bo z tych wszystkich ludzi jednak jest bardzo dużo w pierwszej lidze tych roczników 0-2 i młodsi. Natomiast no teraz... No zmroziło mnie to totalnie. Fakty to tylko fakty. To, co lubi Wojtek Michałowicz. 10 graczy tylko jest takich, którzy odpowiadają za wynik, mają jakąś rolę w swoim zespole w pierwszej lidze w tej chwili. W U21, na dzień dzisiejszy U21 i młodsi. A zadam ci pytanie, a dlaczego tak jest? Słuchaj, to jest proces, to jest naprawdę proces, to jest sprawa złożona. Tylko ja to zrobiłem, żeby sobie samemu pokazać, jak to wygląda ale dzisiaj. Ale nie jest tak, że trener na przykład pierwszej ligi się martwi o swoją posadę, bo spadnie albo coś go zwolnią i tak dalej, i tak dalej. No, martwi się o swoją posadę. Na pewno, martwi się o swoją posadę, martwi się o przegrane mecze, martwi się tym, że zawodnik może nie dać rady, lepiej dać starszego zawodnika. Okej, okay, tak jest. To też są fakty. Natomiast no jest, myślę, że no nie wiem, czy mamy aż tylu graczy, żeby wypełnić pierwszą ligę tymi młodymi chłopakami. Do drugiej ligi, ale to też może być za mało. Może być za mało. A co to spowoduje, że druga liga no chyba musiałaby być troszeczkę mniejsza? Ale nie uważacie, że pierwsza ta ekstraklasa powinna być mniejsza, pierwsza liga powinna być mniejsza, żeby wprowadzać powoli zawodowstwo i wtedy ci zawodnicy, żeby dobrze trenowali. Po to, że damy im minuty, to jest za mało. Oni muszą dobrze trenować. Ja pamiętam, jak przychodziły... Czyli ten obcokrajowiec pasuje. No bo podwyższy trening, sam powiedziałeś. Ja uważam, że poziom podwyższy, treningu. Ale pod warunkiem to, co Kamil powiedział, że chodzi trenerzy, nie będą na przykład przymykać oko na jego zachowanie, albo że on nie będzie chciał tego robić i tego robić i tego robić. Rozumiem? Obcokrajowiec, szybko, bo pan Adam chce ankietę wyłączyć. W pierwszej lidze powinni grać obcokrajowcy, tak, 59%, nie 40%. No bo zobacz, tu chodzi o trenerów. To, co Mroko fajnie przygotował, to chodzi o trenerów, żeby trenerzy dawali szansę, ale... W koniec końców chcą się utrzymać. Koniec końców, tylko tak jak mówię, gra bez treningu to się mija z celem. Bo tak jak trenuje Ekstraklasę. I chcą awansować. Tak. Masz rację. I chcą awansować. Trzech z trzech tak. Topowych drużyn. Chce awansować, czy... Nie ma takiego tak, zawodnika. Dokładnie. Rozumiesz? Że chcą awansować, to nie korzystasz z młodego zawodnika. I teraz zobacz, jak patrzysz na poziom, ty możesz najlepiej to powiedzieć. Jak ja przychodziłem na treningi Śląska zobaczyć, jak Ekstraklasa trenuje, a jak ja myślałem, że ja dobrze trenuję z pierwszą ligą, to są dwa poziomy. Intensywność, jeszcze raz intensywność. I teraz, jak zawodnika się nie przyzwyczai do trenowania dobrego, to on nie ma szans grania w Ekstraklasie. I dlatego zmierzam do tego, żeby pierwsza liga lepiej trenowała. Ale teraz nikt nie chce lepiej trenować, dlatego że zawodnicy rządzą pierwszą ligą. Dlatego że jak chcesz się utrzymać albo awansować, potrzebujesz doświadczonego zawodnika, który albo tam pracuje, albo nie jest przyzwyczajony do ciężkich treningów. To co trzeba zrobić? Nie wiem, dla mnie to jest po prostu... Żeby co? Żebyśmy wygrali z Estonią na luzie i żebyśmy Polaka mieli w NBA. Moim zdaniem tylko zamknąć Ekstraklasę. No też tak pomyślałem, że to powinna być chyba zamknięta liga, nie? I wtedy masz, grasz obcokrajowce. No zmartwię cię, ale na pewno dać czas. Tak. No, ale bo tego nie zrobimy w rok. Nie, no jasne. No, nadzieja w tych rocznikach jak my właśnie. I trenerzy, teraz powiem, trenerzy powinni mieć 2-letnie kontrakty i niektórzy trenerzy, to będę pił do jednego trenera kadry Polski, że jak się kończy sezon, to tak przypominam, żeby nie jeździć na Get Better albo na inne, tylko trenować w klubie. Brakuje mi tego, co ja miałem. Jak ja miałem 20 lat, to pan Stawarz, Starnowa, poświęcił 2 miesiące po sezonie, żeby ćwiczyć rudego zawodnika. Rudego Kasztana. Rozumiesz to? A klub Unia Tarnów, Azoty Tarnów. No tylko Radosa, ten twój trener, no, to był jakiś zapaleniec? Dostawał za to pieniądze. A, okej. Okay. Rozumiesz? Bo zmierzam do tego, żeby nie było 8-9-miesięcznych kontraktów, tylko były 11 miesięcy i masz warować w klubie. Masz być w klubie. Jest tak, gość odnowy, gość na przykład od przygotowania, a my zawodnik tak, 9 miesięcy, zawodnik wypierniczaj. Gwoździe,
gdzie spotykamy się we wrześniu. Albo nie, rozumiesz? A za moich czasów było tak, macie tydzień wolnego, jesteście tak, zwykłymi pracownikami. Tak, ale ćwiczyłeś coś. Ćwiczyłeś coś. A teraz tak, nie no. Wiesz co, jeżeli chodzi o ten 21-latka u kobiet jest, tak? Z trenerem Rusinem rozmawiam o tym. Jest, musi być przez 40 minut młody zawodnik i naprawdę... Jak to wygląda w praktyce? Powiem ci, w praktyce to wygląda tak, że jak masz scouting, to nie przygotowujesz się na dany zespół, tylko się przygotowujesz, gdzie jest ten młody zawodnik. I pomagasz od ogórka. To co ja mówię? Strefka. I widzisz, ten kombinuje, w jaki sposób Ale może być efekt odwrotny, na przykład, słuchajcie, że... No dobrze. Że jednak musisz mu poświęcić ten czas. Nie. Z czego to mówisz, to jeżeli ten przepis wejdzie, to będą igrzyska o zdobycie najlepszych chłopaków dostępnych. Dokładnie, a ci co nie zdobędą, będą kombinować. Ja byłem, jak była jedna kwarta w Kwidzynie, jeden zawodnik, nie będę mówił jego nazwiska, miał coś takiego. Tener Ulep go wpuszcza, a on wiedział, że nie zostanie zdjęty. Wszystkie rzuty oddawał, co miał możliwość, a Tener Ulep tak patrzył. I tylko chciał, żeby ta kwarta minęła, żeby on już skończył grać. Siedział pod... Taki przepis był fajny, że jedną kwartę musiał grać. A teraz biedny Tener Rusin... Mówię, przed sezonem musi walczyć z innymi klubami o te najmłodsze zawodniczki. Nie? I to jest... Nie... Salary cap chyba, nie? Nie wiem. To ktoś tak pisał na czacie. Nie jestem pewien, że u kobiet jest salary cap. Paweł Szamrej napisał, że co najważniejsze, związek, jak i liga powinni zacząć słuchać ludzi takich jak wy. Ja nie wiem, czy to dobry kierunek, ale coś nie. Tam niby wyciągnąć. Byśmy o Lublinie powiedzieli, żeby nie organizować. Nie, z Lublin trzeba zdecydowanie. Poczekaj, wyjeżdżamy z Lublina, organizujemy mecze reprezentacji polskich gdzie indziej. Mi się wydaje, że ktoś mądry, jakby posłuchał wielu podcastów albo wielu na przykład Twitterów, to by wybrał naprawdę fajne rzeczy, bo mamy fajnych ludzi, którzy mówią o koszykówce, tylko ten jeden, który decyduje, musi po prostu dobrze wybrać. To jest tak samo jak w klubie. No, mamy dobrych, moim zdaniem, trenerów w Polsce. Tak samo jak w dużym sklepie. Idziesz na półkę, a tam tyle chlebów. Dokładnie. Nie? I musisz umieć wybrać dobry chleb. No, to i patrz. Miron Kostka napisał, we Wrocławiu emocje wzbudza Dziewa, Tomczak. Kibice liczą na minuty dla Wójcika. Słowiem, im więcej młodych, tym lepiej. Zamiast Cyrilów, Majersów, lepiej młodymi grać. To też jest taki kierunek. A to też nie są tacy młodzi. Tylko właśnie, wiesz co, określmy, gdzie jest młody. No, znaczy, w Polsce to Filip Dylewicz nadal jest młody. Ale to nie, to się mówi, to ale jest nie, taki, no, wiesz co, Jan 99. Ja już powiedziałem Ilian. Ej, Ilian miał 16 lat. Dla mnie Marchewa na przykład mógł już 2 lata temu grać po prostu wyżej. No, powinniby... Gość ma 17 lat i my czekamy, że to ja jest... Też to, ja też, mi się to podoba, co Luka jest oczywiście... Też, że Jamoran się ogrywa. I 50 oka i 22 lata. Ta. Że jednak nie bójmy się tym 16-latkom, 17-latkom dawać szansę grać. Ja to samo z Mirosławem. No im szybciej, tym lepiej. No. Wy jesteście najlepszym przykładem. No ja cię kręcę. Mirosław jest najlepszym przykładem. No ja cię kręcę. Nikt nie dawał jakichś przepisów. No, tylko po prostu mieliśmy prosty przepis. Musieliśmy być lepsi od tego... Przepraszam, lepszy od tych zawodników, ale mieliśmy trenera, który był fair. Czyli jak będziesz zapierniczał, tak mi trenerzy mówi, jak będziesz zapierniczał, to ja cię wypuszczę. Ale młodzi ludzie nie chcą zapierniczać. No, bo wszyscy mówią, robimy dla nich 21. A powiedz mi, który Polak na przykład walczy w pierwszej lidze o swoje minuty? Jest jakiś, nie wiem, energetyczny, zostaje po treningu, rzuca na przykład, wiesz co, poświęca całe życie, żeby być lepszym koszykarzem. On chce, no dajcie mi minuty, nie mam minut. No ja cię kręcę, no trzeba walczyć no o swoje. To jest taka właśnie ciekawa ocena. Basketball, koszykówka Dzierżoniów. Liga zamknięta, a awans dla zawodników. Zawodników dobry idzie do ligi wyżej, a klub dalej w tej samej lidze, bez awansów, spadków i tego PRL-u. Co wy na to? Znaczy, wiesz co, już nie będzie potem dyskusji, dzika karta, czy coś tam i tak dalej. Ale rozumiem miejsca, jakie zajmujemy, czy też bez punktów, bez wyników, bo to kurde, już nie idźmy... Nie, i wtedy powinny być nagrody finansowe na przykład. Zajmujesz, wygrywasz mistrzostwo Polski, pucharek i tam 100 zł dla mnie to jest już za trudne, bo nadal uważam, że zawodnicy nie chcą walczyć o swoje, nie chcą być koszykarzami, rozumiesz? Ja nie chcę mówić, że te roczniki są takie dziwaczne, rozumiesz? Ale wiesz czemu? Dlaczego nie chcą walczyć o swoje? A może walczą tylko po swojemu, tak ciągle też odwołujecie się do tego, co było. No już tak nie będzie. Ale nie. Dobrze, ale że młody zawodnik, który na przykład, nie wiem, ujął cię na przykład z ostatnich 3-4 lat, co by... No,
ja nie mówię, że Marcel Politka mi się podobał od początku, bo obserwowałem go w U16 czy U18 obserwowałem i widziałem, że ten gość po prostu chce. Nawet tak dobrze powiedziałeś o Matczaku. Patrzyłeś na takich zawodników i teraz tak patrzę na tych najlepszych młodych zawodników. Wiesz co, dla nich to jakby jest spełnienie marzeń, że on założy tą koszulkę Polska U19, U17. Rozumiesz? A ja mówię, w tym wieku już powinieneś to potrafić. Albo na zawodnika, na przykład Adrian Bogucki, a to jest tam gdzieś u Kacpy, a to Get Better, cały czas coś robi. To niech lepiej tam nie jeździ. No, naprawdę. Proszę. Niech lepiej tam nie jeździ, bo... Ale on ale nie że powie... to, że fajnie, czy nie? Ale, to coś robi. Ale widziałeś jego zaangażowanie na przykład na meczu? Ale taki jak ty już nie ma gości. Ja znałem takich zawodników, co jeździli na takie wiesz po co jeździli? Żeby klub pokazać, że ja się staram, że ja coś robię. Aleksandra Szpakosz napisała na Piszczeńskiej, wszyscy zostają po treningu albo przychodzą godzinę wcześniej. Okay, ja też przychodziłem godzinę wcześniej, zielony też zielony, ja... To są ja słuchałem żartów. Jakby Maciej powiedział, to bez starecia. Dwie. Pozdrawiamy cię, Ola. Jak Artek wyznaczał terminy, to nawet z dwie się przychodziłem dwie. Wcześniej. O, to na tej, Jezus. Na tejpy, nie? Poczekaj, pytamy o motywację. Ktoś mi powie, że jestem materialista? Kuźwa, może jestem, ale... Gadaliśmy, czemu chciałem być koszykarzem. Imponowało mi, że zarabiają duże pieniądze w Śląsku, że są, mówiliśmy, dziewczyny, że jest popularność. To nakręcało do ciężkiej pracy. Jeżeli teraz chłopcy, może już w tym świecie, nie gadało się wtedy o pieniądzach, ale pewnie między sobą gadają. To więcej dostanę, nie wiem, jak Instagrama założę i reklamę. Ale co cię nakręca? Jak nie kochasz koszykówki, no to co cię nakręci do pracy? Dobrze powiedział Dylu. Że co? O tych pieniądzach dla młodych. Trenerzy nie chcą płacić młodym, tak. Bo chcą wychowywać, tak. Ale z drugiej strony teraz nie chcę obrażać kierowców Ubera, szanuję wszystkich kierowców, ale w weekend na Uberze naprawdę możesz zarobić więcej, to jest niż możesz zarobić w koszykówce. W 100% się z wami zgadzam. To, co na przykład nas napędzało, to tylko pieniądze. Młodzi zawodnicy, jak z nimi rozmawiam, dla nich na przykład te pieniądze, które oferuje pierwsza liga, bo jak byłem w Lesznie, proponowałem, to oni mogą zarobić na różnych... On wystarczy, że ma łeb na karku, tak. Otworzy swój biznes i on będzie zarabiał tak. Sport jest tylko dla zapaleńców. Mi chodzi o to, że nie ma zapaleńców, dlatego że jest nam za dobrze. My możemy zarobić we wszystkich innych... A wiesz, ile się mniej namęczysz? Nie mówię na Uberze. Jak to ryje beret? Mówimy o tych sraczkach przed meczem, stresie po meczu, odreagowaniu. Trener ma jakieś pretensje, ktoś mnie obraża, co sobotę, to ja wolę iść pojeździć się pośmiać. Weekendy zajęte. I to jest problem. To jest też duży problem. A za moich czasów nie mieliśmy tak. Mama mówiła, albo będziesz się dobrze uczył, może wtedy ktoś cię weźmie do jakiegoś zakładu, albo przez sport. A sport, ja za pierwszą wypłatę, jak miałem 19 lat czy 20, zarabiałem 2,5 tysiąca dolara. No ja cię kręcę. Chociaż ktoś mi wypomni, że 500 zł miałem pierwszy kontrakt. A ty miałeś kontrakt śląskowy, no to wiesz. To... I pan Waldemar się... No też odwołujecie się do innych czasów, nie? To przecież dlatego, ten pieniądz był inaczej wart. Dlatego macie rację z tym, że zapiekanka była za złotówkę. Ale nie. Powiedzieli, że za darmo możesz grać, też by grał. Grałbym, wtedy grał, bo kocham koszykówkę. Ja dobrze, ale jak Muroko powiedział, czasy się zmieniły, trzeba podejść do młodego człowieka troszkę inaczej. Jakby na przykład kluby więcej może płaciły. I trenerzy ci od młodych też muszą mieć większe pieniądze. I się wszystko wokół pieniędzy. To może zamiast dwóch obcokrajowców w ekstraklasie lepiej zainwestować w trenerów młodych. No może trzeba w tym kierunku pójść. A się dyskusja rozwinęła. Nie chodzi o młodych trenerów, chodzi o trenerów. Znaczy w trenerów, dlatego, którzy poświęcą czas, a nie będą łączyć. Dobra, bo ja już muszę iść do roboty. Chodzi o młodych. Ale dobrze, a ja na przykład jestem nikt młody. Nie chcę prowadzić nie? Gadajcie, ja idę siku. Pieniędzy. Masz rację. Chodzi właśnie o młodych trenerów, o to, żeby mieli pieniądze, żeby mogli się zająć tylko trenowaniem. Ale jak ty zaczynałeś, na przykład, to młodzi trenerzy byli z pasji, ale nie dostawali pieniędzy. To teraz są czasy, zmieniły się tak, że muszą być pieniądze. Muszą. Ja tego samego zdania jestem. Chcesz mieć żonę. Stopy procentowe. Ja to samo. Dochodzimy do wniosku, że gdzieś musisz znaleźć te pieniądze. No tak, koszykówka koszykówką, pasja. Ja znam mnóstwo takich przykładów, gdzie naprawdę... Pasja wygrywała, gość przychodził do domu i słuchał, że za pasję no, ciężko nakarmić wszystkich, nie? A u mnie to było to, że goście w wakacje, na przykład jakieś biznesy zawodnicy otwierali,
przykład nad morzem, i oni więcej zarobili na przykład te dwa miesiące, niż na przykład ciężką pracą przez 7 miesięcy grania w pierwszej lidze. To okay. On mówi, po co się będzie męczył. Jeden zawodnik ekstraklasowy mi powiedział, ja zrobię coś dla mojego szwagra na internecie, ja zarobię tyle samo, ile w ekstraklasie rezerwowy zawodnik. Nie? No to z tym nie wygrasz. Musisz inaczej przyciągnąć chłopaków do koszykówki. Ale to jest kula śnieżna, bo brak tak. pieniędzy powoduje, że jest niższy poziom powoduje, że jest brak. Dobrze, ale jakbyśmy szukali na przykład, bo zauważyliście, że z małych miejscowości na przykład jest dużo koszykarzy, bo moim zdaniem trzeba zainwestować w ludzi nie taki, że to jest moje hobby, tylko goście na przykład typowo, wiesz co, klapki na oczy, chce zostać koszykarzem, bo brakuje mi takich zawodników, a zawsze to jest tak, tata w sensie, że to jest droga kariera tak. do tego, żeby, znaczy droga do jakiejś ścieżki kariery, żeby się wybić z mniejszej miejscowości, tak, mniejszego klubu. Tak. No to jest fajne. Bo mi się podoba natomiast na przykład, historia bardzo, Tomczaka. Mi się bardzo niewielu podoba. Już jest zawodników, którzy tą drogą podążają z małego klubu, bo oni gdzieś no to, są wybierani do większych. Ale Śląsk nie, mi o to chodzi właśnie. Śląsk Wrocław oparł na to, że nie ma z Wrocławia zawodników, tylko sprowadza z mniejszych klubów. O to mi chodzi, że ci zawodnicy mają większą determinację. Bardziej są ambitni, tak? No, na przykład Kuźnik pochodzi, no. Dlaczego? Okej, okay, masz rację, że to stare czasy były, to nas inaczej wychowywano. Bo nas wychowywano na zasadzie, że rywalizujemy, chcemy być lepsi, kosztem na przykład, dla mnie pieniądze nie były najważniejsze. Były na przykład z tyłu głowy. Były, jakiś element motywacji. Dobrze, ale nas trenerzy wychowywali, że musisz być lepszy od tego, musisz być lepszy. A teraz się inaczej dzieci wychowuje. No teraz rywalizacja to jest tak... No trochę zła, nie? Że spokojnie... Ja uważam, że dobra jest, ja lubię, spokojniejsze. Ale... No nie musisz rywalizować. No, znaczy, nie wiem, jak ty masz z dzieciakami pracujesz. Robisz jakąś rywalizację, nie? A on przegra i się cieszy. Nie. Dzieci uwielbiają rywalizować. Tak, ale dzieci, rozumiem, ale właśnie, wiem. To jest najlepsze, że dzieci rodzą się większami i to my zabijamy wiem, w nich chęć tego, że jak przegrałeś, nic się nie stało. Ale właśnie do tego zmierzam. A oni przeżywają. Ale do tego zmierzam, że rodzice wychowują, żeby się nie martwił i tak dalej. Tak. I on na przykład, jak gramy... że przegrałem. Za naszych czasów, jak przegrałeś, to było takie, wiesz, może ty masz bardziej takie emocjonalne dzieci, ale jak ja spotykałem, to próbuję zrobić jakiś na przykład... Nie, ale próbuję zrobić jakieś konkursy, żeby te... A oni nie chcą rywalizować, Ktoś mi napisał, żebym do butli sikał, żebym do butli Hanson Wall, Radek Juszkiewicz. To już, a to nie zielonego pomysły? Nie. Daje jak Durant z innego kąta. Świat się zmienił i trzeba się dostosować do nowych warunków, tak. A nie PRL mentalny. Tak, to się zgadza. To jest prawda, no ale staramy się wykrzesać tą ekstra motywację, tą taką determinację i motywację. Dobrze, materialną. Dobrze, ale mamy czas wojny. Wiem, że to nie będzie pół żartem, pół serio, nie? Ale zawsze jak rozmawiamy z kolegami, to jakby wojna nastała na przykład 30 lat temu, to ja bym był pewny, że ci wszyscy na przykład młodzi ludzie na przykład pójdą walczyć. A teraz nie jestem taki pewien. Rozumiesz? By spierniczali do Portugalii, Hiszpanii jak najdalej od wojny. Chodzi o to, że mentalność, mi się podoba ta mentalność, co uczymy, żeby było fajnie. Tylko to nie jest mentalność do sportu. W sporcie albo ty wygrasz, albo ja. Jest jeden wygrany. Ty musisz... A czy Ukraińcy pokazują, że tak powinno być? O ja cię kręcę. To jest niesamowite, ten duch. Nie wszyscy, a o nie. No właśnie jest też taka opinia, że oni właśnie gospodarczo i mentalnie jakby są tam, gdzie my byliśmy te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Nie? I dlatego, czyli ten mental PRL-u ich... A u nas jest dobrobyt, rozumiesz? I tak, ja bym się zastanawiał, bo chodzi o to, że no musisz chcieć wygrać za wszelką cenę. A rodzice, ja też uczyłem tak moją córkę, że nie przejmuj się, liczy się na przykład, żebyś była zgrabna, ćwiczyła i tak dalej, a wygrana nie ma najmniejszego znaczenia. Ja tak uczyłem, nie wiem jak wy uczycie. A nie jest tak, że dzieci mają to w sobie? Mają, ale ja chciałem to zabić. Dlaczego mają to w sobie? Po mają rodzice, mają swoje... Chciałeś zabić dziecko? Nie, chciałem zabić te rzeczy na przykład, jeżeli chodzi jak trenerzy na przykład mówili o rywalizacji, że masz wygrać, że źle, że zrobiłeś to. Nie, no bo uważam, że życie... Przed chwilą mówiłeś, żeby fajnie, że nie mamy do sportu. Tego... Aha. Ty chcesz, żeby twoje dziecko grało w cokolwiek? Ty chcesz? Chcesz, żebyś była zawodowym, na przykład zawodowym koszykarzem? Ja bym chciał, żeby miał fajne życie. A jak sobie to zrobić? Czy byś to przez sport chciał zrobić? Chciałbyś? Czy przez coś? Nie wiem jeszcze. Ja nie chciałem. Naprawdę nie wiem. Moja córka odkryła to, że nie chciałem już trenerzy odkryć. Jak powiem, że nie, to zabiję marzenie. Jak powiem, że tak, no to będę go cisnął. Nie wiem jeszcze, nie doszło. Bo chodzi o to, że rodzice na przykład, część rodziców wychowuje dzieci, że nie przejmuj się, masz tylko przyjść na te treningi, żeby coś zrobił swoim czasem. Tak,
Ale na przykład część rodziców przychodzi, że masz wygrać. Dlaczego? A ja mówię, ty, zrelaksuj się, życie jest za krótkie. A poza tym czekaj, czemu ty mnie pytasz, czy ja chcę, żeby był zawodowym sportowcem? To ta decyzja będzie w wieku nastu lat. Nie w wieku sześciu. Kolego, wszyscy ci, co rodzice chcą, albo dziecko chce, to musisz i dobrze jeść, i jeździć na różne kampy, podporządkować. Tutaj napisał ktoś w Włocławek, że zupełnie inaczej trzeba trenować młodych, bo oni nie mają... Oni mają alternatywy, nie muszą wypluwać flaków, aby mieć lepiej. Kiedyś kosz otwierał wiele drzwi, dziś młodzi wolą się nie namęczyć. Tak. I całkowicie inaczej trzeba podchodzić, ale pamiętajcie, że to chodzi od rodziców. Że jak rodzice wychowują dziecko nie na sportowca, to on zostanie nie sportowcem. Strasznie przerażające, że gadamy jak boomerzy, że a kiedyś... Kiedyś to było... Taki młody chłopak może zarobić coś tam. To dobra, to no, ten, bo to, ale to już mówiliśmy chyba trzy programy temu, że siatkówka nam zabrała naprawdę dużo zawodników. Musimy zrobić typera jeszcze, a tu gadamy. Ja proponuję tak już na koniec, może wy też coś dodacie. Te pieniążki, co kluby mają, czy mają jakieś grupy juniorskie, odpuścić sobie jedną kolejnego obcokrajowca, kolejną licencję zapłacić, poświęcić te pieniądze na młodzież, żebyśmy mieli pociechę za 10 lat. Plus jeden, potwierdzam, tak, też bym chciał. No odpuśćmy, naprawdę odpuśćmy, jeszcze jedno powiem, jedna hala naprawdę, jeszcze jedna hala we Wrocławiu by się przydała, taka... Minimum, bo naprawdę, wiesz co, w godzinach, ja próbowałem grupy młodzieżowej, naprawdę, żeby połączyć szkołę, dojazd do szkoły, gdzie ci dzieciaki mieszkają, naprawdę one chcą trenować, ale jak masz trenować w takich godzinach, co to nie pasuje, minimum, masz rację, taka fajna hala, że masz na trzy przedzielone, ja nie wiem, Zielona Góra wybudowała sobie, że we Wrocławiu jeszcze naprawdę. No i co jeszcze? No i te spółki Skarbu Państwa, ja wiem, że wyniki są ważne w drużynach i Ekstraklasa musi grać. No ale pakujemy czasem pieniądze w obcokrajowców, którzy wyjadą, którzy nawet tych pieniędzy nie wydadzą w Polsce. Może by stworzyć jakiś taki, kurde, ośrodek, wiesz, przykładowo jakaś spółka Skarbu Państwa i tam elitarne jakieś jednostki trenujące no są, ale może trzeba jeszcze coś. No ja po prostu mówię, no jak... No mamy wielu tych trenerów, takich od pracy indywidualnej, wiesz, może... Tylko widzisz, różne są sposoby. Ja bym bardziej zmierzał, żeby na przykład, wiesz, w danym klubie grali zawodnicy z danego, wiesz co, no regionu. No i przestańmy, kuźde, co roku gdzieś gra kto inny, no bo to też jest katastrofa. Ja się z tobą zgadzam, tylko mi się wydaje, że to jest relikt przeszłości, to co no, mówisz. No, to są idealistyczne takie. No, jakieś. Bo teraz jest, kto ci zapłaci, jak cię traktuje, no, zawodnicy po prostu źle no. Też rodzic powie, że ja chcę najlepiej dla dziecka i szukam najlepszego trenera. Przecież widziałeś transfery Śląsk, WKK Śląsk. No ja tego nie rozumiem, ale chłopaki w wieku... do 19 roku życia po trzy razy kluby zmienili. To jest... Rozumiesz? A gdzie tu ciągłość pracy, co rozmawiamy? A pamiętasz? Ten trener nie dał szansy. Idę dalej. A rozmawialiśmy o tym. Jechało się do Jeleniej Góry, tam był swój styl. Wałbrzych miał swój styl. Zielona Góra miała swój styl. Jakiegoś, kurde, killera na każdej pozycji, nie? No. Dobra, żeśmy ponarzekali. Zezio Senior też mówił, że jak młody grał w WKK, to się przygotowywał na to, że jednak nie będzie tam grał, w sensie, żeby znaleźć mu inny klub, gdzie będzie grał więcej. Nie? Tak, tylko nie wiem, czy to nie było po kontuzji wtedy Zyzia. Ciężka jest, bo różne drogi, wiesz co, możemy podyskutować, ale jak tak się... Patrzy, to trzeba jest zrobić najlepsza, ten, trzeba to... zrobić. Fajnie by było, panie Adamie, kurde, załatwmy te telefony od słuchaczy. To by było super. Ale to mi się podoba, wiesz dlaczego? Bo ja oglądałem kiedyś bardzo dawno temu włoski, o futbolu taki, nie? O futbolu sobie gadają. Włoskie o futbolu oglądasz? Program, tak, bo mój szwagier. Po 23. Mój szwagier na przykład po włosku, nie? Ja się pytam, o czym, a wiesz co, Włosi o piłce mogą rozmawiać. I wiesz, co jakiś czas jakiś kibic, wiesz co, oni odbierali telefony, wiesz, i rozmawiali sobie z gościem. No po prostu, wiesz co, przez kilka godzin po prostu dyskusja na różne tematy. Myślę, że o tej porze to nie wiem, czy ten telefon to warto by było odbierać. Dobra. Słuchajcie, ale to był moderator wtedy, pan Adam by wybierał. No, poziom alkoholu, patrz, sprawdzał, pytania. My chcemy dobrze dla polskiej koszykówki, kombinujemy, dyskutujemy sobie, może ktoś coś wyciągnie, albo może... Nie, jedziemy. Może nas wyciągną. Na koniec. No, może. Jedziemy, meczyki. Pszczółka, Start Lublin kontra Legia Warszawa, 2 marca, godzina 18. Lublin ostatnie miejsce, no ale 2 mecze mniej niż Gliwice, 3 mecze mniej niż Radom, 4 mecze mniej niż
Asseco Gdynia, jakby wygrało 4 meczyki, to się zrówna z Asseco, gdyby Asseco oczywiście przegrało. No i Legia, miejsce numer 8, 12-9, bilans. Dla Lublina to mecz o utrzymanie. Już się wygadali, nie wiem, czy macie jeszcze moc, żeby... Dla Legii mecz klucz jeszcze w utrzymaniu walki o ten play-offy i miejsce play-offy. Mnie to właśnie zastanawia najbardziej sztab szkoleniowy i władze klubu Legii, co stwierdzą, bo mają za kilka dni ten mecz w Pucharze, wiesz? No właśnie. I wiesz, jak grasz ten mecz w Pucharze, rzucasz wszystko na start i w lidze też jesteś tak na pograniczu, nie? Że pograniczu. I myślisz sobie tak, oni rzucą wszystko, bo start ma... musi to wygrać, dobre przetarcie na pucharze i było widać światełko w tunelu, że zawodnicy jakby, no wreszcie jakby się dopasowali z tymi transferami. Dlatego jeszcze jest jeden transfer, jeszcze tak, jeden. Tak, nowy zawodnik, co też z Ukrainy, utrudnia. Tak, i dlatego mnie to ciekawi, Legii. Jakie będzie podejście Legii, bo tak jak mówię, ja bym jednak wszystko rzucał na polską ligę, a nie martwił się o puchary, ale wiesz, te puchary jesteś daleko już, nie? Już jesteś naprawdę daleko i nie bez szans, żeby w dwóch meczu coś dostać. To jest fajna rzecz w tych pucharach, bo tak jak patrzymy na dzień dzisiejszy, czy Legia ma szansę na medal, no bym powiedział, że nie. Czyli ja bym się skupił bardziej na tym pucharze, bo daleko zaszli, naprawdę daleko i to ludzie... Warto wykorzystać. Warto to wykorzystać, bo moim zdaniem teraz jest już, będzie już do... To co sugerujesz, że odpuściłbyś kilku zawodników? Nie odpuścił, tylko chodzi o to, że bardzo ciężko zagrać z zespołem, który jest na fali, bo trzeba powiedzieć, że start pokazał dobrą koszykóweczkę. Dla mnie to jest wstyd, bo tam mówiłeś o trenerze, nie będę Beobasket coś Baraka? Tam powiedział o mnie i tak dalej. Ja tak mówię, no nie będę go męczył, bo to jest wstyd, żeby Zielona Góra przegrała z ostatnim miejscem, nie? Potem znowu start wygrał. Dla mnie to jest wstyd dla tych zawodników, że wiadomo, bilans ktoś powie, ale nie możesz przegrać ze startem. Ja oglądałem te mecze, no grali dobrze, ale nie tak dobrze, żeby... Powiem szczerze, że w tym pucharze się rozkręcili ewidentnie i nawet po samym pucharze rozmawiałem z Mateuszem Kostrzewskim i on sam potwierdził, że oni czuli, że w końcu to gdzieś przyjdzie. Albo presji nie było, nowe rozdanie. Dokładnie. Ale wiesz, mecz, czasami mecz ci wyjdzie, poczujesz to i zaczyna, wiesz, zupełnie być inaczej. Nie? Wszystko, co do tej pory trenowałeś, może nagle wychodzić. Dlatego ja mówię, że ten puchar był przetarciem i teraz trafasz na Legię, nie? Która no, moim zdaniem to nie będzie łatwy mecz i jakbym miał obstawać, to bym po lepszym kursie dał, po lepszym kursie. A jakbym bez kursów patrzył, to że start, dlatego że, tak jak mówię, ta determinacja, a nadal jeśli właśnie zagrają tak zespołowo, jak zagrali w tym pucharze, gdzie mówicie, że bez presji, ale mimo wszystko, jeżeli zagrają tak zespołowo, spokojnie, długo, cierpliwie, będą siebie szukać, będą się cieszyć tym, że kolega rzucił punkty, a nie tylko ja, bo chcieli pokonać Ostrów, bo chcieli zdobyć puchar, i jak potraktują teraz wszystkie mecze do końca w lidze, tak jak ten puchar, no to powiem szczerze, że naprawdę może być ciekawa końcówka dla nich. Tak, a z kolei Legia będzie miała z tyłu głowy, że gramy ten puchar. Naprawdę gramy ten puchar i na tą część sezonu moim zdaniem odrobinę nie jesteś w stanie, zespół Legii nie ma tak dużo zawodników, żeby po prostu rzucić wszystkie wojska na jeden i wszystkie wojska na drugi. Mentalnie zawodnicy no muszą troszkę myśleć, a dla mnie start jest czyli faworytem. Czyli stawiacie na start. Ja też na start. Dogrywka. Ale powiem ci szczerze, jakbyś ty obstawiał za pieniądze, naprawdę to... Ale jak trafisz tą dogrywkę, to będę się cię bał już. Nie, ja też. Ja uważam, że będziesz miał z sędziami jakieś wysoką szarty. Wiecie, co jest jeszcze śmieszne, taka ciekawostka, że następna para moim zdaniem będzie decydowała, kto spadnie. Aha, następna para, tak. Śląsk za Stolią, dlatego że trzy ostatnie zespoły, dobrze myślę, a Stolia na pewno gra z tymi trzema ostatnimi. Okej. Okay. Czyli ona będzie delikatnie, pół żartem, pół serio decydowała, kto spadnie. I moim zdaniem Śląsk Wrocław też. No tak. Dobrze myślę? Tak. Te dwa zespoły grają z trójką i ona będzie decydowała. Dlaczego tak mówię, że będzie decydowała? Dlatego, że na końcu... Lublin, Gliwice i Radom. I Radom, tak. I zobaczcie, jak grasz z dobrymi zespołem na końcu, a jesteś słaby, to rozumiesz, to jest fajnie, bo oni tak mogą coś odpocząć, oni już mogą wiedzieć, które miejsce zajmą, albo kombinować, które. A tym zawodnikom, znaczy zespołom na dole, chce się grać.
bo już przechodzimy do meczu Astoria. Tak, przechodzimy na Abramczyk Astoria Bydgoszcz, WKS Wrocław. Ten mecz jest dzień później, 3 marca. No co, walka jakby bezpośrednio, walka o playoffy dla Bydgoszczy, a Śląsko... Dla mnie Astoria, każdy mecz o życie, nie? Każdy mecz o życie. Śląsko jak najlepszą pozycję, żeby mieć przewagę parkietu, nie? A Śląsk moim zdaniem ma piękną drogę usłaną różami do pierwszego albo drugiego miejsca, w zależności jak mocno się zrypie. Śląsk ma tą Bydgoszcz, to już dodam jak gadamy, Tref Sopot wyjazd, tak. Śląsk ma Legię u siebie, Pierniki wyjazd, tak, Gliwice wyjazd, tak. Spójnia wyjazd, tak. U siebie Radom, Pszczółka wyjazd. No dlatego, tak. Jeżeli chodzi o terminarz, ktoś może mówić, że wyjazdy u siebie, ale jeżeli chodzi o jakość tych zespołów, to są wszystkie w zasięgu Śląska Wrocław i moim zdaniem to drugie miejsce, co rozmawialiśmy przed sezonem, jest w zasięgu. A wiemy, że Czarni Sus mają ostatnie 6 meczów w lidze na wyjeździe. Mhm. Czyli, bo wiecie co fajną klasyfikację zobaczyłem? Zobaczę jeszcze Bydgoszcz. Zauważyłeś Śląsk Wrocław na wyjazdach? Nie. 4-5. Astoria u siebie 7-3. I znalazłem zespoły, które właśnie, na daleko Polska Liga może nie jest dobra, ale jest ciekawa, że wiele zespołów ma bilans ujemny poniżej 50%. Ale są z początku sezonu. Wiem, tylko statystyki są statystykami. Mi chodzi o to... Słuchajcie, patrzę na... Nie, ale do czego zmierzam? Że zespoły u siebie, że ta przewaga boiska, jak był koronawirus, nie była taka, ale jak jest kibic, jest przewaga boiska. Zespoły, które na przykład są na górze, one wygrywają u siebie, na wyjeździe potrafią to przeciągnąć, ale tracą mecze na wyjeździe. I przewaga boiska przed playoffami to jest po prostu klucz do zajęcia najlepszego miejsca. Posłuchajcie, jaki ma terminarz Ostrów do końca tego sezonu. Ma jeszcze Tref Sopot na wyjeździe, King Szczecin na wyjeździe, ale to są zaległe mecze i teraz mamy tak... Gliwice u siebie, Spójnia wyjazd, u siebie ma Radom i Lublin, wyjazd Zielona Góra i Arka Gdynia. I wydaje mi się, że może nie wypuścić pierwszego miejsca. Będą ciekawe. Kto? Znaczy nie wypuści, oni nie mają ale mają dobrą drogę. Ty mówisz, że ja na przykład, wiesz co, Mantasa tak traktuję źle, ale ty potraktowałeś lidera, który ma 5 przegranych, potraktowałeś go, a wiesz ile mam liczyć? Zapomniałem o Mantasie. Ja tego nie wybaczę. Ale zobaczmy Mantasa, możemy? Możesz, zobaczysz Mantasa, na wyjazdach ma. Wiem, no wyjazdy, ale chcę zobaczyć z kim. Żeby się nie powtórzyli tego sprzed sezonu, nie? Ale ty nas teraz, wiesz co, człowiek jest, wiesz, myli się. Szczecin wyjazd 5 marca, no. Później ma u siebie Dąbrowę. I potem wyjazdy wszystkie. Tref Sopot wyjazd, u siebie Legię i potem wyjazd ma Toruń, Gliwice, Stargard. Ale Mantas też ma szansę. Ale będzie ciekawie, nie ma co tu gdybać. Dużo będzie ciekawa końcówka sezonu. No jak zawsze. Ale teraz mówimy o Śląsku i Astorii. No. Astoria musi każdy mecz udowodnić, bo taki jest ścisk. Mamy tam 10 zespołów, które chcą awansować do 8. Bo zapamiętajmy jeszcze, Tref Sopot jest. Ja nie chcę mówić, że Stargard nie. Tref, też może. No Tref tak, no tak? Bo ma 2 mecze mniej niż... Na przykład drugi teraz Słupsk, a 4 mecze mniej niż Zielona Góra. Dlatego ja się śmieję, że łatwo można zająć pierwsze miejsce albo drugie, ale łatwo można też być na 9 miejscu. Bo Śląsk, przypomnijmy, ma 8 wygranych, a żeby wylecieć z 8, to trzeba mieć... Przegranych. A żeby wylecieć z 8, trzeba mieć 11 chyba, albo 10 nawet. Nie? Że, dlatego mecze będą bardzo ciekawe, ale Astoria jest pod presją. Ja jeszcze bym, wiem, że to będzie żartem, za dużo żartów, że trenera nie mieli przez 1,5 tygodnia, dobrze myślę? Pierwszego. Koszar też był na kadrze, ciekawe, ale Koszarowi na zdrowie to wyszło, sobie porobił swoje, porozciągał się tam, brzuszki porobił. A na przykład Astoria... Nie no. Astoria, bardziej! Astoria, Astoria została z asystentem, nie wiem jak to jest, ale jak ja ze swojej... Ty z asystentem? Pan trener Woźniak. Tak. No. I wiesz, zostanie z asystentem, Śląsk by musiał zostać z trenerem Adamkiem, tak? Jakby trener Ulle pojechał na kadrę. I uważam, jestem ciekawy, czy to na dobre będzie, czy czasami to jest na dobre, nie? Że zrobi tak, mniejszy trening zrobi, ale czasami niektórzy asystenci znam z historii, że... Aha, ty mówisz, że nie zajechał, czy dał więcej odpocząć. Czy dał odpocząć.
No ale styl gry się, myślę, nie zmieni Astoria na ten mecz jakoś diametralnie przez to, że ten Gronek był na zgrupowaniu. Ale o świeżości dużo zależy. No na pewno tak. Ilość tych kontrataków, bo to tam jest 7 second or less czasami. Więc jak będą świeże nogi, tyle wypuszczą tych tranzycji i tych kontrataków. Nie chcemy, żebyś zdradzał tajemnicę, bo mi chodzi właśnie też o ten Urlepa, bo niektórzy trenerzy, to wiem ze swojego doświadczenia, bardzo nie lubią przerwy. Dlatego, że w tej przerwie jest taka pokusa na przykład, żeby dokręcić śrubę, nie? A niektórzy trenerzy lubią na przykład dać wolne i spieramy się. A dokręcił czy odpuścił? Wiesz co, my mieliśmy dokręconą samoistnie śrubę, bo 4 mecze w 8 dni i ileś tam set kilometrów zrobiliśmy, także... przed pucharem, bo tam było łączone wyjazdy. Tak. I druga rzecz, że to na pewno nie pomogło. Trenerzy lubią sobie pokombinować, jeżeli chodzi o zmianę stylu, na przykład obrony, kombinują na przykład rzeczy, na przykład chcą dobre. Z jednego prostego względu, masz więcej czasu na trening, nie? I to wiem, jestem ciekawy tego spotkania, dlatego że tak jak mówię, Śląsk miał dużo czasu, nie miał spotkań. Dla mnie jakby faworytem jest Śląsk. To, co widziałem mecz z Stalą Ostrów, przepiękny. Uważam, że jeden z ładniejszych spotkań, jakie widziałem, jeżeli chodzi o telewizyjny, działo się dużo. Oczywiście komentatorzy tam narzekali, że jest strzelnica i tak dalej, ale mi się ten mecz bardzo podobał. Brakło jednego, dwóch na przykład, wiesz, posiadań, żeby Śląsk mógł to przeciągnąć z Ostrowem. A Ostrów miał Florensa, który naprawdę przy bardzo dobrej obronie naprawdę, trafiał takie rzeczy. Może by się doczepił do Meyersa, który tam na pick and rollu, ten Rulep się mocno zdenerwował chyba dwa razy, że rzucił już dwie trójki, a ten nagle stoi ten kontejner, tak deep kontejner, się tak zastanawia, mówię, kurde, Olek, mówię, ale ten, a ja tak patrzę, jest kamera na trenera Urlepa, a mówię, o kolego, już chyba nie zagrasz za takie trzymanie pick and roll, ale Florent i tak mówią, potem ten Garbacz dostał, jestem Polakiem, mówię, tak fajnie, że dostał to MVP, ale tak mówię, no Florez, no ja cię kręcę. Jak... Radziu, a jak będzie 100 lajków, anegdotę opowiesz, bo poprosimy o te łapki w górę, będzie 100 lajków, to ten. Wybuchło. Ale dobrze, ale wiecie, dawać łapy w górę. Tak sobie pomyślałem, jakby nie ten Florence, to by ten Stal Ostrów tylko pucharu by nie miała. No Florence po prostu robi różnicę, ale piękne. Dla mnie było fajne. Widziałem na przykład i Dziewę atakującego, widziałem na przykład, widziałem dobrą obronę, tylko atak był lepszy. To się świetnie oglądało. Naprawdę świetna reklama tego spotkania. Myślę, że Meyers nie grał ze Stalą. To prawda? Zastrzelony zostałeś teraz? Czy... To kto to na piku tak zagrał słabo? Znaczy słabo. No, grał Szymon, Olek i Kanter. To był Kanter. Nie mów, że to tak się... że jest wieczorem, że jedną. Nie grał Meyers. Czy się jebnąłem? Przepraszam na emocje. Nie grał. Brawo Lucky Loser. Pięknie brawo. Złapał. Dobrze, to lubimy to takich czujnych Allegrowiczów. Może to widziałeś dzień wcześniej. W sensie dwa... Nie, to było na piku z prawej strony. On zdobył dwa razy trójeczkę sobie zdobył po piku, zwykłym piku i wysoki zawodnik w ogóle nie podszedł do niego. To był Szymon? Może Lucky Loser to trener Adamek, bo mówi, że to Tomczak. Tomczak był. No Tomczak, a to chciałem go ochronić. Nie, to możliwe, żeby... Gabi! Kocha Gabi! Lucky Loser, musisz się, kurde... Ej, to był El Dragao, on jest tutaj... Nie, to nie był Gabi. Albo Jodła. Nie, ale że tak... Ale abstrahując, Florence sobie... Wiadomo, że to był 7 metr. Niech ktoś powie, że z 7 metra sobie rzucał, ale dla niego 7-8 metr to nie było. Ale fajna była reklama koszykówki, ale Śląsk gra fajnie. Naprawdę mecz wysokiej rangi, ciekawe spotkanie się szykuje. Kto wygra? Śląsk. Dla mnie Śląsk ma lepszych zawodników. Ma lepszych zawodników jakościowo i musi się naprawdę na wyżyny zespół Astorii i wszystko by musiało tam tenera, pułapki, tenera Gronka, dobra obrona, zmienna obrona i jeszcze te 7 sekund by musiał... Zębol wyjdzie na Trajsa. Na Trajsa wyjdzie. Będzie mu tam syczał. A ja mówię, że dogrywka. Nie, no jeszcze Kamil, dajcie mi ostatni raz. Jak nie trafię teraz do grywki, już się przestanę bawić w to. Bo ostatnio mi się udało, to pozwólcie.
Ale wiecie co, jak sobie tak chociaż to ślad, zrobiłem to błąd z tym Meyersem, to mówię ci, że to już się starzeje, bo to jest mój kolejny błąd. Że wiecie co, za dużo ostatnio mam czasu i oglądam koszykówkę. Nie, za dużo oglądam koszykówkę, a naprawdę jak Sport Club da oglądałem Lyon z Monaco. Oczy szczypały, po prostu szczypały oczy. Dwóch trenerów się spotkało, którzy chcieli szachy sobie grali. Rozumiesz? To jaki taki undergroundowy meczyk ostatnio oglądałeś? Ja Ligę chińską. O jaci. Nie wiem, kto to daje, nie wiem, kto to ogląda, ale komentarz naprawdę, jeżeli... W Polsce w telewizji? No! Tak. Może jeszcze w otwartej, kurde. Nie, Liga chińska. Jest tak, Liga Turecka to bez kibiców jeszcze jakoś tam, wiesz co, ale ostatnio oglądałem i... Ale to pociągnąłbyś komentując? Nie, Ligi Chińskiej. Chińskie? Wiecie co, nie, właśnie nie, nie, a, wiecie co, jeszcze, sorry, bo jeszcze zapytał, jak był Puchar Polski, to jeszcze był Puchar Króla. I komentowałem Puchar Króla, jeszcze oglądałem Puchar Króla. Fajnie i potem Polską Ligę, ale jak Ligę Chińską ogląda się na przykład po ACB, to patrzysz na to, że mówisz tak... To Piotr Magdziarz wie. Co jest gorszą ligą od Ligi Chińskiej? Japońska. Filipińska. Jakbyś zobaczył filipińską ligę... Mikroprocesorki? Nie, chodzi o to, że czasami na przykład oni tam 6 punktów zdobędą, nie? W jednej kwarcie, rozumiesz, my mamy takie, jakby mieliśmy założenia takie... Nie, lubiliśmy sobie po obstawy, ale na przykład w następnej 30, nie? I nie rozumiesz, o co chodzi, nie? Nie rozumiesz, o co chodzi. Po prostu, jak patrzysz, tam koszykówka, Filipiny naprawdę bardzo lubią koszykówkę, ale za dużo ostatnio oglądam koszykówki i plus jeszcze NBA-kę, to mi się już starość jednak macie kręcy. Że Majer, tylko dodam, że od zakupu... A Lucky Loser, proszę, żeby... Nie jest to ten Radamek. Dzięki za poprawienie. Najgorzej, jak wyjdzie człowiek na Patafiana, wyszedł na Patafiana. No ale fajnie zawsze się ten... Przyznać do błędu. Dokładnie. I lepiej się śpi. 20 zł bonusu od Ewinera, 10 najszybszych osób, które dobrze wytypują mecze, o których mówiliśmy, czyli Lublin zagra z Warszawą i Bydgoszcz ze Śląskiem. Wpisujcie, kto pierwszy, ten lepszy w komentarzach pod tym filmem. Wiecie, co ostatnio wymyśliłem? Znaczy wymyśliłem i to zrobimy. Jako test skomentujemy sobie, puścimy sobie na przykład chińską ligę i się wkręcimy, że to jest, wiesz, poważny mecz, będziemy wymyślać. I przekażemy emocje, zobaczymy, czy damy radę. To bym chciał zrobić taki test. To byśmy musieli... I chciałbym z panem Adamem, żebyśmy zrobili zapowiedź meczu w Heli Ludowej, rozumiesz? To filipińską jeszcze polecam, albo koreańską jeszcze. Koreańską jeszcze. Tak, bez znajomości zawodników. Moglibyśmy spróbować? Spróbujmy, panie. Puść pan, ja się wkręcę teraz. Musimy znać zawodników, kolego, musimy się przygotować. Tak, dobra. Jeszcze jedno. Jak komentował pan redaktor w Polsacie, to wiesz co zauważyłem? Że albo słucha, albo ogląda Siechnicę, albo ogląda na przykład Strefę Hanasa, bo wiesz co on się dziwił? Że zawodnicy na przykład Śląska Wrocław nie pchają, nie wiem jakie były założenia, nie pchają zawodnika na lewą stronę, tylko na prawą. I on cały czas Szymona jeszcze kogoś mówił. Dlaczego on go nie pcha na lewą stronę? Ja mówię tak, redaktorze, to jakby w szatni... W Siechnicach. Pamiętasz, czy mówiłem w Lesznie? No przecież Kroczak, niektórzy nie umieją w lewą stronę penetrować, no, nie? No i na przykład w Stali było tak, że chyba Palmer. Dobrze myślę, że Palmer w prawą stronę cały czas jechał z Kroczakiem? Myślę, że Palmer i w lewo i w prawo jedzie. Ale jechał w tym meczu cały czas i mówię, redaktor romański od razu powiedział, no przecież widać, trener się tam denerwuje, że widać, że założenia miały być na lewą. Nie? Podkłady na lewą. Dębowe mówią pod taki komentarz. Ja się wkręcę, nie wiem, czy to wam mówiłem, żonie dałem pokaz 3-minutowy meczu WKK, chyba Śląsk był na YouTubie. Wyłączyłem głos i sam powiem. Rewelacja, musimy zrobić taki test. PJ was zaprasza jutro na mecz WKK Śląsk. PJ nas zaprasza na mecz. Tylko wiesz co, mam... Ja nie mogę, nic. Wiecie co, mam lepszy mecz Do lekarza idzie. Ślęza Wrocław z Gdynią. Jest to samo, jest o 18:30. Tak, chcę zobaczyć tą Gdynię, wiesz? I tak mi pasuje, bo tam mam trening. Ale wielkie derby wielkie. Na Mieszczuchu? Ja cię. O której? Wiesz? 18. 18. Piękny mecz. Po prostu bęben będzie, mam nadzieję, 12 marca grasz mecz, czy nie? A co to jest? Sobota. Śląsk gra z Legią w Hali Ludowej. Mógłbyś nie mieć, bo u pana Adama namawiam, żebyśmy zrobili studio. Oczywiście, jeżeli... U siebie gramy. Jeżeli, czy klub nas wpuści, ale będziemy walczyć. Może nas, jak nas prezes Lizak ogląda, to już chciałbym zrobić taką zapowiedź. To już mówiliśmy, w Hali Ludowej mecze inaczej wyglądają, nie jak na lodowisku. Chcielibyśmy to wszystko
pokazać od kuchni. Oczywiście nie jak Polsat wchodzi, no to my schodzimy, no bo musimy, ale do tego czasu to byśmy zrobili to takie show. Mamy... Zaprosicie mnie? No nie wiem, czy byś mógł. Nie, ty w garniaku super wyglądasz. Moja małżonka powiedziała, że to, co Skiba i na przykład dwóch dobrych asystentów w Śląsku, Skiba i Mroczyk Truskowski wyglądają. Ale to wszystko dzięki dyrektorowi Waldemarowi. Ale naprawdę to, co wyglądacie, naprawdę piękne. Wiesz co, pożyczył garnitury? Ale ty a jesteś, tego nie powiem. Ale ty jesteś złośliwy. 12 gram u siebie o 14 mecz ostatniej kolejki. No to wspaniale, to idealnie się składa. Panie Adamie, to jeszcze walczymy. Jeszcze z liderem, kablem, z Gorzowem. No a 22 wielki. Partizan. Eurocup. Wielki. Wielki. Oj, trzeba zobaczyć. Przepustki trzeba, bo ja bym chciał zdjątko zabrać z przepustki. Trzeba, bo ja bym, ja Beobasket, nie. Nie mam myszka, nie mam roboty. Ale nie no, masz roboty. Myślisz, że Żeliko jest Beobasket? Żejko jest sam w sobie. Nie, z tak wielkim, rudym człowiekiem na pewno sobie zrobi. Żejko jest dla mnie po prostu... A jeszcze 23 lajki i Radek powie jakąś anegdotę. Z Żejko mogę dać. Tak? Dam anegdotę jeszcze z Żejko. Mamy na Miles. Od 23 pociągniemy. Od jednego agenta wiem taką jedną małą rzecz, że jak chce się... lajki muszą być. Ale powiedz jeszcze, nie, jeszcze dołożymy. Łapki byłeś w górę, na hali w Belgradzie? Byłeś. Tak. No to będzie jeszcze jakaś historia na pewno. Nie, ale ja byłem, wiesz co, na starej. Nie byłem na tej tam, nowej. Gdzie kurić można? Tak. Kurić. Ja byłem na tej starej, byłem mecz, patrzę, gramy z Sveną Zvezdą. Nie graliśmy, bo Svena Zvezda... Co Watson wtedy cztery dychy zapiął? Co się sam zmieniał? Ale czegoś takiego, co Watson zrobił... Czekaj, no lajki, poczekaj. Nie. Jeszcze na 19 zarabiacie. Nie, no bo to... Poczekaj, zało. Ty chcesz tą historię, że ją opowiadam? Nie, tak, to jest dobre. Cztery, nie znają tego. Idzie, zaraz będzie. Chodzi o Watsona, to była fajna sprawa, bo był wtedy ten Lazić. Jeszcze 18. Nie Lazić. Jak Lazić, kurde, nie. Blazić jeszcze. No, jaka Blazić? Tomo Mahorić. Tomo, a ja opowiem anegdotę, jak asystent trenera Mahoricza kasety zabierał na wyjazdy. Jakie kasety oglądaliśmy? Zadaj pytanie. Jakie kasety oglądaliśmy przez cały sezon? Jak będą lajki, to opowiem o Bradowiczu to, co od jednego agenta wiem. Ale jeżeli chodzi o halę w Belgradzie, to było tak, że zagraliśmy, jeżeli chodzi o Watsona. Ej, Watson zagrał mecz taki, że sobie nie wyobrażasz, co dostał piłkę, nie wiem, dostał piłkę trójka, wiesz, z góry. Nie, to było 42, dobra obrona, niewiarygodny mecz. I po meczu przychodzimy na kolację, nie? Wszyscy jedzą, nie? I to Macholic zadowolony, bo on taki, wiesz, on był taki nerwowy. No, wiesz, po Śląsku już nie był trenerem, nie, jeszcze we Włoszech był, pół roku potem już skończył. On przeżywał ten mecz, nie? Taki ekscytacja i tak dalej, ekscytacja. I nagle idziemy do restauracji, nie? I tam jest fortepian, nie? I my jemy, nie? Ja zawsze radzę sobie wolno, nie? Ja sobie wolno i tam zostałem z Amerykanami czy z kimś tam, nie? On podchodzi i zaczyna grać. A nam szczena tak. Nie. Normalnie, pamiętacie te bajki? To było tak, że szczena i zęby wszystkie powypadały. Grał. A ja tak mówię. I on mówi, że... Ale jeszcze wracając do tego Watsona. Kurde, no on to był naprawdę dobry gracz. Umiejętności miał niesamowite. Teraz jest jakimś kaznodzieją, jakieś czary robi. Ale naprawdę dobry zawodnik. Naprawdę dobry. I on jak widział mecz, że mecz nie idzie... On jogurty tylko jadł w ogóle. Do trenera Tomo. Sap. Sam się zmieniał gość. Ale w porządku, taki uśmiechnięty. Ale nie chodzi o to, że wiesz... On widział, na przykład widział, tak jak mówię, ale to ze zmianą to jest stara historia, siedział kotel. Ale to było, ale naprawdę dobrze grał. Ale jeden na jeden. Wywalono później, tak. Proszę? Później no wiesz co, tylko chodzi o to, że czasami... I przyszedł Indianin z zapaczu, Adrian Outry. Ale dobrze. Outry jak dusił, tam biodra mu wypadały, ale w duszę tam... Teraz, a był Watson. Ale teraz przypominasz wszystkie transfery Śląska, takie naprawdę, wiesz co? Kowale przyjechał. Ja ci powiem, Outry, to skoro Mirosław mi odpowiedział, że on grał wtedy w Legii, nie? Nie, to już kłamisz. No. Bo mam dobrą historię Mirosława. Mirosław mówi, grałem z takimi Amerykanami, co zespół go poprosił, żeby treningu im nie jebał, że sobie posiedź. No, otrzymuj te pieniądze, ale my chcemy sobie pograć. A on mówi, dobra, posiedzę, nie? I Mirosław chciał pojechać po prostu do Wrocławia, nie? I Amerykanie tak mówi, tak, że
idzie do tego trenera Legii i mówi tak, trenerze, no, tam jest Euroliga, w Śląsk gra, i tam mam tam kolegę, nie? On, żeby bym do niego pojechał. A ten mówi, no dobra, jak masz mi jebać ten trening, jak sobie mówi, to jedź, nie? A on mówi tak, trener, a mój kolega z Ameryki też mi chciał pojechać. W trójkę pojechali. I on mówi, ale ta historia, bo ty mówisz o tych trenerach w pierwszej lidze, że naprawdę najważniejszy jest trener. To, co ja bym mógł napisać każdy z mojego pokolenia, co trenerzy Ogórki traktowali na przykład. Nie, bo ja teraz... No chcesz dokończyć jeszcze? Bo no, tak... no bo chcę dokończyć, że takie historie mamy, Mirosław, czy ja mam takie historie, jak trenerzy mówili tak, patrzą na tego Amerykańca i mówią tak, ja cię kręcę, co ja zrobiłem, nie? Ale na meczu on gra dobrze, ale... Radosław, są te lajki? Od poniedziałku, do piątku, od poniedziałku do piątku, wiesz, ty nie grałeś w tych czasach, ale od poniedziałku do piątku trenerzy się modli i mówi tak, może jakąś kontuzję złapię, bo zmuszenie ich do jakiejkolwiek pracy i potem wytłumacz prezesowi albo kibicowi, że on zdobywał po 30 punktów. Trener w Krośnie teraz, co był w Krośnie, a jest teraz w Pelplinie. Radomski coach. No to kurde, jeden z zawodników powiedział mi, że jak był scouting, każdemu wysyłał scouting osobno na maila i była zakodowana na przykład literka albo jakieś słowo, klucz. I tak. Szarady? I słuchaj, i on. I potem były przepytki normalnie. Chłopaki siedzą i wiedział, czy oglądają. Jakie było słowo klucz na przykład. Nie? I oni musieli, jak nie oglądałeś, to wiesz, to od razu zadyma. Ale muszę to zweryfikować, bo były zapytać, jakieś takie. A mogę zapytać, co to miało do mojej wypowiedzi? Nie, anegdota kolejna, bo załadowałem się anegdota kolejna. Didaskalia. Od razu łączyłem fakt, ale to muszę zweryfikować, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie robisz czegoś takiego. To ja najśmieszniejsze, bo czasami... Coś nas tu... Co ty? Hot Girls and Boys nam wywaliło. Łebstrza. Jakiś ten. To się banuje. Kamil, czasami trenerzy zostawiają, albo zawodnicy zostawiają scouting, nie? I w pierwszej lidze był jeden trener, który zostawił scouting, jak byłem w Kłodzku, nie? Zostawił scouting zawodnik i oglądaliśmy i to było nasze ulubione, co o danym zawodniku mówi, nie? I było tak, Bluma, super penetracja w lewo, super penetracja w prawo. A ja mówię, Bluma, powiedz mi, kiedy ty ostatni raz w prawo, ja cię proszę, żebyś w prawo. Bluma nigdy nie penetrował w prawą stronę, a tam było, uwaga, penetracja w prawą stronę. I czasami takie śmieszne, nie lubiłeś czytać o sobie? Nigdy nie widziałem. Nie? Ale tam co miałem się spojrzeć? Jeszcze by mnie ciekawiło, że lubi wypić na przykład, albo chipsy zje sobie po meczyku, albo makaron. Lubi do scoutingu, wiesz, scouting repo. Do dziewiątej. Nie, bo teraz, lubi pierdnąć po 16. Teraz jest dobry scouting, ale 10 lat temu, jak był scouting, że ten na przykład dobrze rzuca, albo dobrze gra na low poście, no to było śmiechu warte. No ja cię kręcę. Na low poście widziałem niektórego zawodnika raz na 3 mecze, a w scoutingu mieliśmy takich trenerów, którzy wypisywał wszystko. Dobrze rzuca za 1, za 2, za 3, tyłem do kosza, przodem do kosza, super obrońca. I tak patrz, jak go kręci. MVP. Nie, ej. Widzę, że masz słabą pamięć, bo ja mam dobrą pamięć, wiem kto, nawet bym powiedział nazwiska, kto ten scouting robił. Radek, zaraz ci wypomnę, że nie masz takiej pamięci. Właśnie, bo 45 lat skończyłem. Poczekaj. To twoja żona pisze? Chatroom, webcams, hot girls and boys. To jest ten za 100 lajków. O, jeszcze mamy jeden. No to Rudy, Adamie, to Rudy nie... Kasztan OnlyFans. Brawo, wyzdr. OnlyFans to dla koneserów. Wiecie co? Ten żart. Nie, że żart, tylko prawdziwa, podobno prawdziwa historia. Jak ten Obradowicz przyjedzie, to można naprawdę... Muszę mu koszulkę mu dać jeszcze. Koszulkę. Może go zaprosimy tutaj. Po co mu koszulka? A przyjdziesz, pogadamy z nim? Po co mu koszulka? Ej. Ja słyszałem od jednego agenta, że jak chcesz z trenerem Obradowiczem dobrze żyć, albo chcesz, żeby cię zapamiętał, to musisz dobry rocznik Chivasa przynieść. No to weźmiemy tu Chivasa, zrobimy Rudasa. Nie, jeszcze moim zdaniem na meczu damy mu dobrego Chivasa, przywitamy się. I zaprosimy go na drugi dzień jeszcze tu. Gdzie on przyjdzie? A bo tu z nim zrobimy. Chyba żartuję. Popryczamo malo. Kolego, jakby Obradowicz przyszedł tutaj, to ja powiem ci szczerze, bym powiedział, że masz albo dobre znajomości, albo dobre wtyki. Naprawdę. No, nie mówię, że twój program jest tutaj, nie? Ale ten... może nie był na stadionie, by sobie zwiedzał. Zaprosić go na stadion. O, chodź, wejdźcie. Wiesz co, tu jest mikrofon. Ajmo, treneru, widział stadion, a? Ja jej mam tak. No, ale mówię, jakby kibic jakiś chciał z nim zdjęcie z trenerem Obradowiczem, ja jak przyniesie. To co, masz tą anegdotę? To była anegdota. To była...
Przed lajkiem historia? Tak, to była przed lajkiem, bo już mi było 99. No to co, to ale to, nie, to opowiedz jak... Z tymi kasetami to już kończę, jak, nie, to nie będę na następny raz zostawię. W Serbii byliśmy, czy gdzie to byliśmy? Ale gdzie palili w hali? W Zadarze palili. Nie, w Serbii było, Serbii też? W Serbii ja byłem w dwóch halach, gdzie palili. Naprawdę byłem zaskoczony. W Grecji, w Marusi byłem. Przychodzę, gość, a gość sobie pali. Ja mówię, tak patrzę na niego. Na cigaretu. Patrzę, mówię, chciałem się zgłosić do ochroniarza, żeby ale zawodnik? Nie, nie. Kibic pali sobie. Zawodnik, tak. Za naszą ławką, nie? Zawodnik to był hit na ławce. Ale dobra. Kurwa, ale nerwy. Ale dobra. Wszystkie połać jeszcze. Macie, jaki był szczęśliwy, popielniczka ładna, nie? Ale wyobrażasz sobie... Ale wyobrażacie sobie, że moje oburzenie na przykład było tym większe, że... Ja bym se chipsy jadł, rozumiesz, kumalne, nerwowo. Tak dobrze, albo strzelki na stole. Moje oburzenie, ale moje oburzenie, tak. Bo ja chciałem iść i zareagować, nie? No ale ochroniarz też nam się zajmali, rozumiesz? Bo cię wyniesie, jakbyś coś powiedział. Nie było dużo kibica, ale ta una się, wiesz co... Nie wiem, wiesz, ale tak był, w Serbii też było, ta stara hala... Było pytanie, czy ty paliłeś papierosy wtedy? Nie, ja nigdy nie paliłem. Raz spróbowałem, mówiłem, co z ludzie się... Radek, jakiś OnlyFans się włączyło, Radek, OnlyFans. Nie, jakiś webcam z czatką się włączyło. Pan Adam jakieś... Złamałeś internet. Pan Adam jakieś pornostrony odpalił i nie wyłączył. Ale wiecie co, jakieś kody poszły. Ostatnio z Mirosławem tak siedziałem i naprawdę... 3 minuty mam jeszcze. OnlyFans. Zapisujcie się wszystkie rzeczy. Najśmieszniejsze. My tutaj? Jesteś, bo ja uważam, że miałem tylu trenerów, ja miałem chyba z 22 trenerów. I brakuje mi po prostu zeszytu, żeby... No bo to trzeba butle zrobić i zaprosić kilku kolegów. Pamiętasz, no. Ja jak jest z zawodnikami? W szatni Lazicza, to po prostu, wiesz co, Macholicza, to po prostu wszyscy... Po Watson jechał z Macholiczem, jak po prostu... No, aż poprosiliśmy. A jak Robinson zasnął u Courtney Knightisa na meetingu w pierwszym rzędzie, ten się pompuje, tam ktoś zrobił wideo, nie wiem, czy coach A, czy... Tak, ten Adamek, a ten zasnął i to jeszcze... Demokrafii. Nie, tyle historii mamy, tyle historii, ale już zapominamy, nie? No, tak jak mówię, że... Ja sobie zapiszę z tymi VHS-ami, bo już dzisiaj już nie. Nie, z VHS-ami? No co trener, asystent ten. Słuchajcie, no mieliśmy asystenta, tylko wam powiem, że tak wierzył w swoją moc, że powiedział, że kobrę zabił, nie? Własnymi rękoma. To raz, a dwa, że ze złamaną nogą zjeżdżał z samej góry na nartach. Ale super historia. Przypomniałeś mi tego trenera. A największy żart, niszczył. A największy żart, jaki słyszałem o trenerze w szatni, o trenerze Macholiczu, to pamiętasz, co ty chyba to wymyśliłeś. Zastanawia się, tak siedzi Kamil i Kamil zawsze lubił w szatni coś powiedzieć takiego mądrego, ale on naprawdę się zastanawiał. Nie zastanawiał się, nogę na nogę założył, nie chciał do chaty wracać i się zastanawiał tak. Ale wiecie panowie, mnie to jedno zastanawia. Czy trener Macholicz używa, jak idzie spać, takiej na te włosy siateczki? Bo on to jak chyba wstawał, nie ja, ale okay. To ty byłeś. Tak? Dobra, okay. Bo się zastanawiałeś, jak możliwe, że on ma cały czas ten fryz taki fajny. A to już musiał mnie denerwować, tak, że tak coś wymyślił. No ale wszyscy i zaczęli ale wymyślać. Ale ja go podejrzałem, jak on to robi. No. On po każdym treningu się kąpał. No. I fuszarką. Tak, i ona tam gdzie u pana Antoniego ten korytarz był, gdzie koty i tak dalej, on się tam podpinał pod... Żartujesz! Suszareczką normalnie... No bo ej, to nie jest tak prosto coś takiego utrzymać, ale na noc, chodzi na noc, nie? Czy on na przykład... Może często mu głowę, nie wiesz. Tak, ale ty wiem, że to ty wymyśliłeś z tą taką siateczką, nie? Lazić też miał uklepane, nie? Cały czas. Nie, ty pamiętam, że kto jechał, Lazicza jechali z angielskim, to porządnie Amerykanie. Zostawmy sobie, to będzie fajny odcinek jakiś tam, zrobimy sobie na święta wielkanocne. Ja wam dziękuję bardzo, że kurde w tym trudnym czasie się pośmiałem, bo jednak łeb mam skatowany, a Twittera odpalam cały czas i czytam wiadomości. Masz nowego Twittera. Mam nowego Twittera, zachęcam do obserwowania. Kamil Hanas, takie logo Kamileczka komputerowego. Mroko też ma, Adrian Mroczek 12, no i Radosław ma założyć podobno. Rody Kasztan, OnlyFans. Radosław nie założy. No kurde, to bijesz rekord. Radosław nie założy, dlatego że i pan Adam OnlyFans też. Rzeczy do śmieje. Nie. Ja bym musiał chyba zrezygnować z pracy i cały czas się nabijać. Cały czas pisać.
Ale wiesz, Wojciech Michałowicz założył, jaki wiesz, aktywny, ile ma fanów w ciągu... Ale wiesz, że to nie znaczy, że musiałby się nabijać. Tam mogły być naprawdę dyskusje. Ale możesz czytać tylko. Nie, nie chodzi o to, ja się nie nabijam, bo wszyscy mówią, że się nabijam. Mnie śmieszą pewne sytuacje. Włączę sobie telewizor, Liga Chińska, się zastanawiam naprawdę, kto wpadł na pomysł. Chciałbym wiedzieć, kto wpadł na pomysł. I drugie pytanie, ile osób to ogląda? Chciałbym wiedzieć, ile osób Ligę Chińską ogląda. Koneserów na pewno, nie? No ty i Hubert Pabian, to dwóch. Nie, nie, chodzi o to na sportklubie. Naprawdę. Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałem, że na sportklubie Liga Chińska leci. Ale to live oglądałeś, to musi być chyba... No dobrze, a komentarz? Ja nie, wiadomo, że komentarz na Kanal Plus jest słaby, kiedy jestem ja, ale komentarz na przykład, jak się nazywa, Łączyńskiego pana... też jest naprawdę fajny. Naprawdę, nie chodzi o to, że wszystko da się obśmiać, nie? Nawet... Ale nie o to chodzi. Ale nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby więcej uśmiechu było, bo za poważnie podchodzimy do życia. Niech ten trener Beobaskiego też się rozluźni, będzie lepiej, rozumiesz? Wszyscy się rozluźnijmy, trudne czasy. Nie, nie, za mocno nie. Ej, za mocno tylko w weekend. No, raz w tygodniu trzeba. No, niektórzy pracują. Ja pracuję w sobotę, w niedzielę też pracuję. Cały tydzień pracujesz? Cały tydzień pracuję. No to musisz od 13 zacząć i na święta skończysz się rozluźniać ten. Nie, alkohol szkodzi zdrowiu. Inne używki też szkodzą. Wszystkie używki szkodzą. Też moim zdaniem, jak się nadużywa, to też nie jest najlepiej. Albo tak, jak to się mówi, auto... Żebyś nie przegiął, po nas wytnął. Autozadowalacja. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Radosław Chyży. Dziękuję bardzo. Oraz Adrian Mroczek-Truskowski. Dziękuję. Pan Adam, tam OnlyFans wyłącza tych z porno stronek. To coś odpaliłeś, ja żonie powiem. Pozdrawiamy. Czasami trzeba sobie radzić. Trzeba autozadowalację trzeba też zrobić, wiadomo. Moim zdaniem hakerzy... Radek uruchomił historię. Żeby kurde tam się już to skończyło. Nie chcę się rozbijać, bo nie jestem specjalistą od tego, ale... Panie Adamie, coś jeszcze? Zapraszamy na następne. No dobra, a jak to się skończy, to co? Zenit wróci znowu do grania i wszystkie rosyjskie zespoły? Czy co? Nie wiem, zobaczymy. Na razie dostali bana i niech tak dalej będzie. Nie wiem, co będzie. No nie wiem, co będzie. Nie jestem politykiem, obserwuję sytuację bardzo namiętnie, ale wypuszczasz mnie, co mam ci powiedzieć? Jak nikt nie wie, co jutro będzie. Nie wiem, czy jak wrócę do domu, czy pies był na spacerze, czy nie był. Ja mam dobrą sałatkę, zjem sobie, obejrzę sobie jakąś koszykóweczkę. I... Chińską ligę na pewno. Nie. Z dala już po czasie jesteśmy. Wszystkiego dobrego, żegnamy Starczyński. Zdrowia. Wrocław, Zakłady Bukmacherskie, Winner, typujcie i widzimy się niedługo.